Kongresu w imieniu całego zarządu oraz konwentu. Szczególnie gorąco pozdrawiam w imieniu prezesa Ryszarda Iwaszkiewicza, który jest w podróży służbowej w Izraelu, załatwia kolejne kontrakty, w niedzielę do nas dołączy. Serdecznie witam kandydatów na stanowisko prezydenta miasta Białegostoku. Jak wiadomo, mamy 5 kandydatów w kolejności alfabetycznej. Witam pana Tadeusza Arłukowicza. Witam pana Stanisława Bartnika, Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszeń. Witam serdecznie panią Katarzynę Sztok-Brudkowską, Komitet Wyborczy Wyborców. Witam serdecznie obecnego prezydenta Białegostoku, pana Tadeusza Truskowskiego, Koalicja Obywatelska, Witam serdecznie pana posła Jacka Żalka, Zjednoczona Prawica. Szanowni Państwo, nasi goście na razie stoją, dlatego że chcemy przeprowadzić losowanie miejsc, ażeby było zachowana pełna sprawiedliwość i obiektywność. Poprosimy wiceprezesa Podlaskiego Klubu Biznesu, pana Jerzego Pindziuka, znanego zegarmistrza białostockiego, jubilera, który w tej chwili nie jest wśród kamery, ale tak nie wygląda, ale który wykonuje funkcję losowania. Jurek wylosował numer 3. A kogo to numer 3? Nie, Jurek, to ludzie losowali. Jurek się losował. Wystartował. Jeszcze raz, wrzuć do maszyny losującej i daj państwu do losowania. Pan Autokowicz wylosował widzę numer 3, pani wylosował numer 1. Numery zaczynają się z nowej strony. Czyli proszę panią o zajęcie miejsca numer 1. Pan Tadeusz Truskowski, miejsce numer 4. Pan Tadeusz Arłukowicz, miejsce numer 3. Pan wylosował numer 5. Proszę bardzo, tutaj jest numer 5. I pan Żalek numer 2, rozumiem, tak? Świetnie, wszyscy mamy miejsca siedzące, ochrona jest przy drzwiach. Informuję państwa o tym, żeby nie zakłócać spotkania, ponieważ ochrona będzie reagowała w sposób grzeczny, bardzo grzeczny i łagodny. Zwróćcie uwagę, żeby nie zakłócać spotkania. Znaczy na początku, pozwólcie państwo, że usiądę. Przewidzieliśmy 10 pytań z zakresu gospodarki, służby zdrowia, opieki osób w wieku starszym, seniorów, z obszaru sportu, rozwoju miasta. Jest tych pytań 10. Pytania będą zadawane po kolei, zaczynając od pani, czyli od numeru 1 do numeru 5. Drugie pytanie, ażeby była rotacja, będzie odpowiadał jako pierwszy kandydat, w tym wypadku numer 2, i tak po kolei, żeby zachować rotację. Wspominałem już o wiceprezesie Jurku Pindziuku, który będzie mierzył czas. Jak to będzie znany białostocki zegarek. Jest wyposażony w zegarki mechaniczne i elektroniczne. Losowanie mamy za sobą, przywitanie mamy za sobą, informacje o przebiegu i regulaminie debaty mamy za sobą. Przystępujemy do 10 pytań. Pierwsze pytanie, pani będzie odpowiadała jako pierwsza i następnie kolejny kandydaci. Pierwsze pytanie brzmi, jak państwo rozumieją hasło Białystok przyjazny przedsiębiorcom? To witam państwa bardzo serdecznie jeszcze raz, może trochę dalej, żeby nie skrzyczało. Tyle razy już o tym mówiliśmy, że się zastanawiam, od czego zacząć, żeby było być może nietypowo. Przede wszystkim bardzo często też o tym mówiłam, że z mojej perspektywy miasto powinno zadbać przede wszystkim o przedsiębiorców lokalnych. Znam bardzo wielu przedsiębiorców, którzy tutaj budowali biznes od początku i jestem pewna, że to jest taki inwestor, który szybko się nie spakuje i wyjedzie, bo ma bardzo silne powiązanie również tutaj lokalne, rodzinne.
Bardzo często słyszę, że zostałem jako inwestor, czy zostałem jako przedsiębiorca. Tutaj mam firmę dlatego, że kocham Białystok i jestem stąd, i to jest taki wyraz patriotyzmu lokalnego. Dlatego bardzo zależy mi na tym, tak jak rozmawiałam z różnymi przedsiębiorcami, żeby komunikacja między prezydentem a przedsiębiorcami była stała, żeby spotkania takie jak na przykład tego typu odbywały się bardzo regularnie. Z drugiej strony oczywiście kwestia obsługi inwestorów też zewnętrznych, ale nie tylko, bo oczywiście też inwestorów tych wewnętrznych, musi być związana ze zmianami w Urzędzie Miasta. Jeden z naszych postulatów jest to, by Biuro Obsługi Inwestora, które funkcjonuje obecnie w Urzędzie Miasta, zostało połączone z Parkiem Naukowo-Technologicznym, najlepiej w formule być może spółki miejskiej, po to, żeby zmniejszyć biurokrację, żeby zmniejszyć ilość papierków, ilość podpisów, które są potrzebne do tego, żeby podejmować decyzje. I z naszej perspektywy, jako inicjatywy dla Białegostoku, bardzo ważne jest również, by zwrócić uwagę na nowe branże, które się pojawiają w tym mieście. Między innymi mówimy o rozwoju branż technologicznych, czyli o tak zwanej Puszczy Krzemowej, ale oczywiście nie tylko. Wczoraj w Radiu Białystok mówiłam między innymi o sferze handlu i współpracy z zagranicznymi, zwłaszcza z białoruskimi przedsiębiorcami. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proponuję nie przedłużać tego czasu, dlatego że 10 pytań po 5 kandydatów razy 2 minuty daje nam 100 minut. 100 minut, czyli godzina i 40 minut. Na koniec przewidzieliśmy dosłownie... Jeszcze. Na koniec... No, po jednej minucie. Po jednej minucie. Do tego doliczysz należy czas zadawania pytań. To jest, sądzę, że w 2 godzinach powinniśmy się zmieścić. Chciałem się również Państwu wytłumaczyć tym szalikiem, jak ją się włożesz. Zaraz po zakończeniu jedziemy na mecz. Nie wszyscy, ale kibice jadą. Także stąd ten szalik. Dziękuję Pani za odpowiedź. Proszę teraz o odpowiedź numer 2, Pan poseł Jacek Żal. Dziękuję. Wiem, status z przedsiębiorcami jest trochę tak, jak z podróżami naszego prezydenta. 4 lata robocze w delegacjach, głównie zagranicznych, w poszukiwaniu głównie inwestorów. Udało się ich znaleźć tylu, że prezydent postanowił na moje pytanie z czerwca odpowiedzieć dopiero po drugiej turze. I mało tego, zasugerował, że będzie potrzebna agencja zewnętrzna, która przeanalizuje cel wizyty, koszt wizyty i skutki takiej wizyty. A białostoccy przedsiębiorcy mają problem, żeby spotkać prezydenta, bo jeżeli 4 lata robocze jest za granicą, jest w delegacjach, to znaczy, że przez 4 lata nie było go w naszym mieście. A prezydent powinien przede wszystkim zajmować się przedsiębiorcami, którzy płacą podatki tutaj. Oczywiście zabiegać o tych przedsiębiorców, którzy zamierzają tu płacić podatki, bo chcą skorzystać z walorów, jakie ma nasze miasto. A jakie to są walory? Takie, że jesteśmy na skrzyżowaniu historycznych szlaków Jedwabnego i Bursztynowego. Jesteśmy i powinniśmy być pierwszym przystankiem dla Białorusinów, którzy odwiedzają nas w liczbie prawie 5 milionów rocznie i zostawiają tutaj miliardy. Tylko że te pieniądze spływają, bo nie ma, spływają do koncernów, głównie przedstawicieli branży wielkich hipermarketów, bo niestety nie stworzyliśmy im warunków do tego, żeby tu inwestowali tak, żeby Białystok na tym zyskiwał. Przyjazny urząd to jest taki, w którym przedsiębiorca nie czeka 2 lata na wydanie pozytywnej decyzji, tylko od ręki dostaje taką decyzję. Dziękujemy. A propos jeszcze pytań i riposty, czy odpowiadania na pytania, nie przewidzieliśmy tego, więc każdy z kandydatów, jeśli będzie chciał się odnieść do wypowiedzi poprzednika, może użyć tego swojego czasu 2-minutowego. Dziękuję Panu posłowi Żonkowi. Proszę odpowiedź numer 3, głosował Pan senator Tadeusz Żałkowicz. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to pytanie w zasadzie powinno być skierowane do przedsiębiorców, a nie do władz miasta, z tego względu, że to Państwo wiecie, jakie powinny być spełnione warunki po to, aby dobrze się w mieście inwestowało, żebyście Państwo jako przedsiębiorcy dobrze się w tym mieście czuli. Ja mogę powiedzieć tylko ze swojej strony, że miasto przyjazne dla przedsiębiorców to nie to jest miasto, które przede wszystkim powinno być otwarte i szybkie. Otwarte, czyli przejrzyste, otwarte, czyli każdy z przedsiębiorców powinien być dostępny, powinien mieć dostęp do wszelkiego rodzaju usług miejskich,
A szybkie to szczególnie, jeżeli chodzi o wydawanie decyzji i pozwoleń na różnego rodzaju działalność, tak? Wiem, że w Białymstoku są olbrzymie problemy związane z wydawaniem pozwoleń na budowę, z wydawaniem warunków zabudowy, że to trwa latami. W rankingu z 2016 roku Białystok był na przedostatnim miejscu, uprzedzał tylko Bydgoszcz w tym zakresie i to jest główny problem. Ostatnio rozmawiałem na ten temat z Podlaską Izbą Architektów. Oni zgłaszali te problemy, skoro oni zgłaszali te problemy, tak samo państwo jako inwestorzy, jako osoby głównie działające w branży budowlanej, ale nie tylko. Wiecie doskonale, jaka to jest gehenna, jak trudno dobrze i sprawnie inwestować, jeżeli mamy taki długi cykl, jeżeli chodzi o uzyskiwanie pozwoleń. Drugą kwestią to jest porządek prawny. Porządek prawny, czyli przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego i wszelkiego rodzaju dokumentów prawa miejscowego, które mogłyby państwu pozwolić na to, abyście mogli spokojnie planować swoją biznesową działalność. Trzecia sprawa to są koszty. Koszty uzyskania przychodu. Jeżeli mamy w tym momencie coraz bardziej drożejącą energię, w ostatnim czasie na towarowej giełdzie energii wzrost cen energii to było około 60-70%. To są olbrzymie koszty. Więc miasto, zgodnie z trendami europejskimi, powinno rozpocząć przygotowania do planu, do projektu, modelowego projektu, który jest realizowany w wielu miastach europejskich, a mianowicie białostocki plan energetyczny. Mamy taki pomysł, mamy taki plan, jesteśmy przygotowani na wdrożenie tego projektu. Ten projekt pozwoli na zaoszczędzanie energii nie tylko elektrycznej, ale też i cieplnej, co w efekcie obniży koszty produkcji. Trzeci element to sprawy kadrowe. No, przepraszam, nie złożyłem. Odpowiedź pana prezydenta Tadeusza Truskowskiego. Szanowni państwo, oczywiście ja mogę podzielić się swoimi doświadczeniami ze współpracą z przedsiębiorcami. To było 12 lat, ale te 12 lat to była pewna sinusoida, dlatego że w tym czasie, w 2007 roku była HOSSA, a od 2008 roku rozpoczęła się BESSA na giełdzie światowej. Oczywiście państwo wiecie, upadek banku Lehman Brothers spowodował tak jakby domino przede wszystkim na rynku finansowym. No właściwie kryzys chyba największy na świecie, pewnie większy od tego, który był wybuch w Stanach Zjednoczonych w 1929 roku. I do czego zmierzam? Proszę państwa, a budżet naszego miasta w tym samym czasie cały czas rósł. W 2006 roku on wynosił około 700 milionów złotych. W tym roku przekroczył 2 miliardy 100, czyli potroił się. No, z czego składa się budżet? To wszyscy wiedzą, prawda? W dużej mierze też z podatków. W związku z tym te podatki były stabilne w mieście, dlatego że nasza gospodarka oparta była na lokalnych przedsiębiorcach, głównie. Na lokalnych przedsiębiorcach, którzy tutaj zainwestowali, oczywiście było pewne spowolnienie, czy też nie było takiego wzrostu, bo nie było jakby te recesji czy kryzysu. Dlatego też nasi przedsiębiorcy właśnie to bardzo dobrze przetrwali. No dzięki temu, że Białystok te warunki stwarzał cały czas i te firmy powstały. W ciągu tych 12 lat przybyło 20% firm, z 29 do 35 tysięcy. Tylko w 2018 roku zarejestrowano w województwie podlaskim 68 firm zagranicznych, z czego 44 w Białymstoku, czyli te warunki są. Ale współpraca przebiegała na różnych oczywiście poziomach. No tak, te spotkania, o których tutaj mówili moi przedmówcy, no może nie wiem, właśnie były Rada Przedsiębiorczości i Regulamin. Poproszę o wypowiedź pana Stanisława Bartnika. Szanowni państwo, zauważyłem, że moi konkurenci niestety podbierają nam pomysły. Widzę, że jest mowa o wsparciu rodzinnej przedsiębiorczości, o wsparciu rodziny firm, których mikrofirmy i małe firmy to jest większość, ponad 95%. Tak jak już mówiłem wcześniej, my chcemy postawić właśnie na rodzimą przedsiębiorczość, na mieszkańców miasta, na tych, którzy tutaj prowadzą działalności gospodarcze, ponieważ oni ponoszą ciężar podatkowy. Jak już wielokrotnie mówiłem, za rok 2016 był wpływ z podatku dochodowego ponad 420 milionów. W tym czasie sieci zapłaciły zaledwie 16 milionów. Te 16 milionów to jest konstans. To jest kwota, która pojawia się co roku na podobnym poziomie, mimo że tak naprawdę sieci mają wiodący udział w rynku. Przejęły handel w detalicznym mieście. Ja państwu pokażę dobry przykład. Tu mamy firmę pana Krzysztofa. Nie zdradzę, jaka to nazwa, no, z oczywistych względów. Pan Krzysztof produkuje chemię do użytku domowego. Pan Krzysztof wcześniej zatrudniał, przed epoką Truskolaskiego, zatrudniał 9 osób, czy 10 nawet. Dzisiaj pan Krzysztof zatrudnia jedną osobę
i jest na prostej drodze do zamknięcia. Pan Krzysztof nie ma kanałów dystrybucji, nie ma gdzie sprzedać swojego towaru, ponieważ sieci nie biorą co do zasady od pana Krzysztofa i od dziesiątek innych firm z różnych branż, ponieważ sieci eksploatują nasze miasto, nie zamierzają współtworzyć gospodarki w sposób konstruktywny. Skoro jesteśmy, szanowni państwo, w klubie biznesu, to chciałbym wywołać jeszcze ważniejszy temat, bo teraz mamy co prawda koniunkturę dobrą wzrostu podatkowych, ale zobaczmy. Tutaj mamy taki plakat byłego kandydata na prezydenta, który informował, że zadłużenie miasta to jest kwota niemal 900 milionów złotych. Teraz jest sytuacja w porządku generalnie, bo wpływy podatkowe rosną, ale co będzie, jak spadną, jak będzie dekoniunktura? Przechodzimy do pytania numer dwa i tak jak mówiłem rotacyjnie, na pytanie numer dwa jako pierwszy odpowiada kandydat numer dwa, czyli pan poseł Jacek Żalek. Treść pytania. Jakie państwo macie propozycje programowe na lepszą współpracę biznesu białostockiego, uczelni wyższych i szkolnictwa zawodowego z samorządem i prezydentem miasta? Czas? Start. Przede wszystkim, żeby dobrze współpracować z przedsiębiorcami, to muszą się czuć tutaj jak u siebie. To oznacza, że pierwsza decyzja, jaka zapadnie w przypadku każdego przedsiębiorcy, będzie musiała zapaść nie w ustawowym terminie, pierwszym, tylko w pierwszym możliwym terminie. Co to oznacza? Że każdy urzędnik będzie zobowiązany do tego, że jeżeli nie może podjąć decyzji od razu, to będzie musiał uzasadnić, dlaczego nie podejmuje jej i z takim uzasadnieniem udać się do swojego przełożonego. I ten mechanizm wyeliminuje wszystkie opóźnienia, bo dzisiaj w białostockim urzędzie, którym w zgodnej opinii polskich przedsiębiorców, bo to jest opinia ogólnopolska, Białystok jest miejscem, w którym urzędnik jest absolutnie imperatorem, a jego i korzysta ze swojego uprawnienia do tego, żeby każdą decyzję odraczać, powołując się na przepis o tym, że jest skomplikowany. Pamiętam, że jak 11 lat temu kończyłem swoją ostatnią kadencję w Radzie Miasta, to wtedy, kiedy mówiliśmy, że zwłoka kilkumiesięczna to jest niepoważne traktowanie przedsiębiorcy, ale teraz mamy zwłokę kilkuletnią i nic się z tym nie robi, a ostatnio wielki sukces, interesantka, którą zalewa inwestycja pana prezydenta sprzed 10 lat, po 8 latach starań została przyjęta przez prezydenta. To jest oczywiście karygodne. Jeżeli chodzi o naukę, to oczywiście minister Gowin przedstawił swój projekt. Chciałbym i w tym duchu chciałbym współpracować z przedsiębiorcami, czyli komercjalizacji. Każdy pomysł powinien być skomercjalizowany. Dziękuję bardzo. Kolejny kandydat, pan Tadeusz Arukowicz. Dziękuję serdecznie, że nazwę tak pan przewodniczący prowadzący dzisiejszą debatę, jakoś to o moich myślach, bo akurat to był ten element, którego nie zdążyłem na ten temat się powiedzieć poprzednim pytaniom. A więc oczywiście do konkretów, tak jak poprzednio. Ja uważam, że wykorzystywanie przede wszystkim uczelni wyższych, chociaż brzmi to bardzo źle wykorzystywanie, natomiast współpraca z uczelniami wyższymi powinna się odbywać w kategoriach programowych i w kategoriach konkretnych. Ja i nasi współpracownicy i eksperci mamy bardzo fajny, dobry, dedykowany program, szczególnie do Politechniki Białostockiej, związany z kwestią energetyki, czyli jednostka naukowo-badawcza, która będzie szkoliła energetyków zawodowych tak zwanych, czyli będziemy w Białymstoku tworzyli coś na wzór miasta energetycznego, który w oparciu o projekt realizowany wspólnie z Politechniką spowoduje, że w Białymstoku Białostok stanie się centrum w tym zakresie, centrum szkolenia w energetyce zawodowej. Będziemy mogli wówczas rzeczywiście bardzo dobrze i realnie wpływać na te procesy, które w tej chwili są najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju gospodarki. To jest rzecz bardzo istotna, bardzo ważna. Również tego typu programy dedykowane mamy do innych uczelni, przede wszystkim jeżeli chodzi o sprawy związane z prognozowaniem przyszłości, czyli projekt Foresight Białostok 2050, na bazie którego będziemy mogli realizować nową strategię na lata 2021-2027. I to są projekty, które dedykujemy już w tej chwili uczelniom wyższym, które będą mogły być podstawą do współpracy z uczelniami. Oczywiście także z uczelnią medyczną, czyli z Uniwersytetem Medycznym. I tu muszę pochwalić pana prezydenta za to, że rozpoczął i współfinansuje projekt Białostok Plus,
jedyny w tej części Europy projekt badawczy, który rzeczywiście wpływa na poprawę jakości i ocenę jakości zdrowia populacji w Białostoczach. Także to są te projekty, które mogę w tej chwili wymienić, ale chciałem jeszcze wrócić do uzupełnienia, korzystając z możliwości, bo została mi pewnie pan zagranicz już chwila czasu, 15 sekund do tego, co można zrobić, żeby pomóc przedsiębiorcom. Przede wszystkim potrzebna wam jest tutaj hala wystawiennicza, która jest dla mnie niezbędna. To jest coś, co spowoduje, że ten kontakt ze wschodem będzie się rozwijał. To uzupełnię w następnym pytaniu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie tylko jest mi bardzo dobrze znany od strony teoretycznej i praktycznej, dlatego że to się nazywa po polsku tak zwana potrójna helisa, czyli albo po angielsku triple helix. Jest to rozpracowane od strony naukowej i wdrażane w wielu krajach, oczywiście w Stanach Zjednoczonych i w innych gospodarkach. Myśmy też to rozpoczęli. A wszystko to jakby na kanwie, bo nikt tutaj nie wspomniał o Parku Naukowo-Technologicznym. To właśnie Park Naukowo-Technologiczny jakby został stworzony po to, żeby współpracować z przedsiębiorcami, a więc to tutaj startupy, ale nie tylko, bo są nowoczesne laboratoria i z tych laboratoriów korzysta i Politechnika, i korzystają firmy. One się tam spotykają, jak również i właśnie z samorządem. No, my jesteśmy tutaj kreatorem, dlatego że gdyby nie Park Naukowo-Technologiczny, nie byłoby tej bazy. Ale ja uważam, że powinno być troszeczkę jeszcze zmiany w prawie. Zmiany w prawie polskim takie, aby naukowcom opłacało się współpracować z przedsiębiorcami, ale albo w drugą stronę, takie zmiany w prawie, żeby naukowcom nie opłacało się współpracować poza uczelnią, żeby robili to w ramach uczelni instytucjonalnie, odprowadzając pewien procent swoich dochodów na uczelnię, a jednocześnie mając bazę, korzystając z tej bazy. Często robi się na zasadzie takiej partyzanckiej, prawda, idzie przedsiębiorca do pewnego naukowca i z nim im się dogaduje. Wtedy nie ma tej współpracy instytucjonalnej. Ta współpraca powinna być instytucjonalna. Będziemy ją jak najbardziej wspierać, bo to jest podstawa do rozwoju naszej gospodarki, szczególnie tych najbardziej nowoczesnych branż, czyli szczególnie tej części badawczej, oczywiście części wdrożeniowej. Dziękuję. I pan Stanisław Bartnik. Szanowni Państwo, mamy bardzo dobre uczelnie, mamy niezwykle utalentowanych, mądrych, młodych ludzi, absolwentów, którzy wyjeżdżają od nas w poszukiwaniu lepszej pracy, lepszego życia. My w naszej wizji chcemy, odbudowując rodzimy handel, odtworzyć kanały dystrybucji dla mniejszych firm, dla firm z Białegostoku, z Podlasia i dać absolwentom miejsce pracy, prawdziwe, wartościowe, perspektywiczne. To jest podstawa, żeby nie ponosić tylko kosztów kształcenia i nic z tego nie mieć. Chcemy nowej wizji gospodarki w tym zakresie. Co do obowiązków samorządów wobec uczelni, to ja bym to widział tak, że samorząd powinien komunikować się z uczelniami w zakresie tworzenia perspektywy zawodowej dla absolwentów, organizowania wsparcia w stażach, wdrożenia we wszystkich rzeczach, które są na tym polu potrzebne i też powinien komunikować się co do zapotrzebowania na zawody, na specjalności. Tutaj samorząd powinien być takim elementem harmonizującym ten system. I podkreślam jeszcze raz, że tylko rodzima przedsiębiorczość, tylko my tutaj białostoczanie możemy sprawić, że to miasto się zmieni, że otworzymy też możliwości dla firm, dla tego pana Krzysztofa i dziesiątek innych osób, które dzisiaj nie mogą inżynierów zatrudnić, bo nie mają takich możliwości. Powinniśmy się na tym skupić. Dokończę jeszcze kwestię podatków. Musicie państwo zdawać sobie sprawę, że w tej chwili na przykład zadłużenie, o którym powiedziałem, na poziomie 900 milionów złotych, ono nie jest dolegliwe, ale gdyby doszło do spadku koniunktury, pogorszenia się wpływów, to byłby dramat, bo mamy różne obciążenia. Dziękuję bardzo. Poprosimy teraz panią Katarzynę Sztop-Rutkowską.
Proszę Państwa, ja jestem między innymi od kilku lat w jury Fundacji Technotalent. Nie wiem, na ile jest ona znana. Fundacja Technotalent została założona między innymi przez wielu biznesmenów, wiele firm z województwa podlaskiego i też z samego Białegostoku, jak i przez Politechnikę Białostocką. I polega to na tym, że wyławiamy talenty. Wyławiamy perełki z całego województwa podlaskiego. Młodych ludzi, którzy przedstawiają czasami w bardzo takiej wstępnej fazie swoje projekty i pomysły na różne innowacje, a czasami są to na przykład już działające prototypy. Polega to na tym, że po zakończeniu tego konkursu, który jest co roku, firmy mogą zatrudniać takie osoby i mogą korzystać z tych talentów we współpracy. I moim zdaniem to jest też kwintesencja, jeden z pomysłów tego, co my tutaj w Białymstoku możemy zrobić. Inicjatywa dla Białegostoku, jeden z postulatów ma, który się nazywa Miejski Akcelerator Technologiczny. I to nie tylko dotyczy takich stricte technologicznych spraw, ale polega to na tym, że miasto rozwiązuje swoje problemy poprzez konkurs adresowany do młodych, utalentowanych ludzi, czy absolwentów właśnie naszych chociażby uczelni, czy jeszcze studentów, którzy ze wsparciem mentorów rozwiązują dane problemy. Państwo są potencjalnymi mentorami, ponieważ państwo mają taką wiedzę, państwo mają doświadczenie na rynku lokalnym i mogą służyć taką wiedzą w tego typu chociażby działaniach miejskich. Natomiast nikt z panów tutaj nie odniósł się do szkół średnich. Wydaje mi się, że jest to też bardzo istotne i ważne. Sama bardzo dobrze znam chociażby technikum Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Wyszyńskiego, dawne technikum drzewne. Jest to świetny przykład, jak firmy lokalne współpracują ze szkołą średnią, dając miejsce na praktyki zawodowe, dając miejsce do tego, żeby uczniowie przychodzili i uczyli się od państwa, od przedsiębiorców, jak tworzyć firmy i jak współpracować na rynku lokalnym. I to jest właśnie te pomysły i ten kierunek. Dziękuję pani bardzo. Pytanie numer 3. Wiele sondaży mówi, że Białystok to miasto ludzi zadowolonych tu z życia, że jest to miasto pełne zieleni, że ma dobrych gospodarzy. Tu moja autorska uwaga, za gospodarzy uważamy Urząd Prezydenta, jak również Radnych Rady Miasta. Z drugiej strony faktem jest, że jest to miasto, z którego wyjeżdżają szczególnie młodzi ludzie w poszukiwaniu lepszych zarobków. Co zrobić, aby ten trend odwrócić? Na to pytanie jako pierwszy odpowiada kandydat numer 3, pan Tadeusz Arłukowicz. Proszę bardzo. Podobnie jak poprzednie pytania, są to pytania, które można było dyskutować godzinami, bo nie ma tak zwanej prostej recepty. Jeżeli ktoś ma prostą receptę, to znaczy, że albo nie rozumie procesów, które rządzą migracją, albo po prostu kłamie. Ja uważam, że ten proces, nie tak dawno temu mieliśmy okazję debatować z ludźmi, którzy przyjechali do nas ze Stanów Zjednoczonych, z Uniwersytetu Stanford. Mieliśmy okazję rozmawiać z nimi i on, te dwie osoby, tak, które z nami tutaj rozmawiały, dyskutowały, powiedział jedną rzecz, około 7 do 10 lat potrzeba, aby odwrócić ten trend. Minimum. Pod warunkiem, że będzie dobry, spójny program, który będzie poprawiał wizerunek miasta, który będzie powodował, że miasto Białystok stanie się atrakcyjnym dla młodych ludzi, dla osób, które wybierałyby konkretne miejsce do życia. Tak w tej chwili nie jest. Ja nie wiem dlaczego. Oczywiście też szanuję i cenię dotychczasową pracę prezydenta Białegostoku oraz jego współpracowników. Uważam, że rzeczywiście Białystok zgodnie z badaniami jest następnym ocenianym dobrze przez mieszkańców. Mi się tutaj dobrze żyje. Natomiast zgłaszam bardzo dużo różnych innych postulatów. Przed rozpoczęciem kampanii przeprowadziliśmy bardzo profesjonalne badania w tym zakresie. Rzeczywiście tych postulatów jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o kwestie choćby zarobku, dobrze płatnej pracy, ale też i wizerunku miasta, który moim zdaniem w tej chwili będzie odgrywał główną, kluczową rolę, rolę w procesie powstrzymywania migracji, czyli w zasadzie wyjazdu osób z Białegostoku. To nie jest nic złego, żeby ludzie wyjeżdżali. Ważne jest to, żeby wracali. Dlatego musimy nad tym pracować. Co zrobić? Oczywiście uatrakcyjnić miasto, uatrakcyjnić ofertę miejską, bo w tej chwili oprócz miejsc pracy młodzi ludzie wybierają głównie te miasta, które są dla nich bardzo atrakcyjne. Dlatego dedykujemy do nich wszystkie projekty, które żeśmy zawarli w tak zwanym projekcie miasta pięciogwiazdkowego, czyli miasta o najwyższym standardzie zamieszkiwania, jeżeli chodzi o kwestie związane z opieką społeczną, o kwestie związane z zagospodarowaniem przestrzeni, jak też zarządzania urzędem miejskim, zarządzania całym procesem jednostki samorządu terytorialnego, ale przede wszystkim kwestie poprawy wizerunku oraz rozwoju ekonomii. To jest w naszym programie, który naprawdę musiałbym streścić, to musiałbym to zająć około godziny czasu. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz pana Tadeusza Truskolaskiego. Szanowni
Państwo, po poprzedniej wypowiedzi Tadeusza Rukowicza okazał się niewdzięcznikiem, bo nie podziękowałem za tą pochwałę, to teraz za te dwie, hurtowo, że tak powiem, za współpracę z Uniwersytetem Medycznym i teraz za to, że jednak no, mimo kampanii wyborczej ostrej walki, jednak zauważę, może ostrej jak ostrej, ale walki, prawda, o głosy białostoczan, to jednak zauważa się to, że Białystok się bardzo zmienił. I proszę Państwa, Białystok jest jednym z nielicznych miast, znaczy poza Warszawą oczywiście, o Warszawie nie mówię, bo Warszawa jest stolicą, ale miast wojewódzkich, w których liczba mieszkańców rośnie. Mimo tych wyjazdów, oczywiście ja nie dyskutuję z tym, że młodzież wierzy, bo jakby tutaj, jeżeli są tutaj rodzice dorosłych dzieci, to pewnie część z nich jest gdzieś tam, gdzieś poza granicami Białystoku. Ale my jesteśmy taką pompą sącą tych wszystkich młodych z okolic, a więc i Bielsk Podlaski się medycznie, prawda, Hajnówka, czy Białowieża, jeżeli chodzi o południe i tak dalej, zachód i północ. A więc jesteśmy miastem bardzo atrakcyjnym do studiowania, do przyjeżdżania. Natomiast to nie znaczy, że nie trzeba działać, aby ci nasi najdolniejsi zostawali. To nie ulega wątpliwości. Tutaj no, pewnym kluczem byłby system stypendialny. System stypendialny, czy to ustanowiony przez władze publiczne, ja nie mówię, że koniecznie przez miasto, być może przez centralę, prawda, przez rząd gdzieś tam i aplikacja poszczególnych samorządów, czy też przez przedsiębiorców. W moich czasach, jak studiowałem, takie stypendia, tak zwane fundowane, były i później one wiązały absolwenta z przedsiębiorstwem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że to są miejsca pracy, o które teraz no, właściwie jesteśmy, tak naprawdę zaczynamy żniwa. Żniwa, jeżeli chodzi o dobre miejsca pracy, z uwagi na to, że proszę Państwa, trzy w tej chwili wielkie firmy zaczęły budować przestrzenie biurowe, a później dokończy. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Stanisław Bartnik. Szanowni Państwo, miasto zielone, miasto ekologiczne, to już chyba było, to już przeszłość. Teraz mamy spalarnię, która, jak słyszę, spala śmieci z województwa, spoza terenu miasta, spoza terenu gmin, które zrzeszone są w porozumieniu śmieciowym. Wybetonowano wszystko, co można było wybetonować. Mamy smog, mamy pyły. Wydaje mi się, że tutaj te dane, jeżeli ktoś twierdzi, że to miasto jest ekologiczne, to są grubo przesadzone. Chciałbym powiedzieć, że młodzi ludzie wyjeżdżają, ponieważ rynek jest maksymalnie eksploatowany przez obcy kapitał. On nie tworzy, nie współtworzy tej gospodarki. Jak porównacie Państwo ceny na przykład usług gastronomicznych, nawet w małych miastach. Ostatnio byłem w Ełku i na przykład ceny usług gastronomicznych są wyższe w Ełku niż w Białymstoku. Siła nabywcza. Białystok relatywnie jest tanim miastem, ale dlatego, że siła wynabywcza klientów stąd jest znacznie niższa niż we Wrocławiu. Podam konkretny przykład. Ja jestem, na przykład mamy sklepy internetowe. Jesteśmy pionierem internetu, działamy dłuższy czas i największą siłę nabywczą ma południowo-zachodnia Polska, Wrocław, duże miasta oczywiście, Warszawa, Gdańsk, Białystok i miasta na północy, na wschodzie mają o wiele mniejszą siłę nabywczą. W statystykach widzę, że kapitał płynie na przykład z Wrocławia, z gmin około wrocławskich. Tam ceny są wyższe, ale siła nabywcza klientów jest znacznie wyższa niż w Białymstoku. To, co się tutaj dzieje, jest konsekwencją polityki wieloletniej. To nie stało się w ciągu roku, że przejęto handel, że nie ma firm produkcyjnych. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pani Katarzyna Sztop-Rutkowska. Proszę bardzo. Z pewnością, proszę Państwa, powinniśmy zwiększyć naszą atrakcyjność jako miasto, no nie tylko dla młodych ludzi, ale oczywiście te osoby w młodszym wieku, w tak zwanym wieku produkcyjnym, są bardzo istotne też ze względów gospodarczych. Bardzo się cieszę, że pan prezydent Truskolaski dzisiaj powiedział o stypendium, bo wczoraj właśnie o stypendiach też rozmawialiśmy, o systemie stypendialnym. I rzeczywiście jest to bardzo dobry pomysł. Ja nawet namawiałabym do takiego miejskiego funduszu stypendialnego. Na pewno by się znalazła jakaś formuła prawna, gdzie Państwo też jako lokalny biznes mogliby w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu współuczestniczyć w tego typu funduszu stypendialnym.
Ja kilka lat temu współtworzyłam między innymi klub Rotary w Białymstoku. To jest klub biznesmenów, który właśnie działa w sposób społeczny i charytatywny, wzorcem amerykańskich klubów tego typu. Jest to bardzo piękna tradycja, zresztą też tradycja no nasza, też polska, że właśnie biznesmeni poprzez też dzielenie się swoim zyskiem mogą wspierać chociażby takich młodych ludzi, najlepszych absolwentów, tudzież najlepszych studentów na przykład naszych uczelni. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy byli atrakcyjni też akademicko. Ja też jestem wykładowcą na Uniwersytecie w Białymstoku. I bardzo ważne moim zdaniem jest to, żebyśmy przyciągali studentów nie tylko z Białegostoku, czy też z województwa podlaskiego, ale na przykład też z Białorusi. Lublin jest bardzo ciekawym przykładem, który świetnie sobie radzi na Ukrainie i takich właśnie studentów z Ukrainy zyskuje, można powiedzieć bardzo brzydko, że zarabia na nich, ale bardzo często ci ludzie zostają tam i bardzo często stają się bardzo dobrymi też pracownikami. Moim zdaniem nie wykorzystujemy naszego sąsiedztwa z Białorusią i też jest kilka pomysłów na to, w jaki sposób to sąsiedztwo z Białorusią moglibyśmy wykorzystać pod tym względem. Natomiast trzecia sprawa to jest kwestia jakości życia w Białymstoku. Bardzo często też mówimy, ludzie wyjeżdżają, ja sama jestem przypadkiem, że ja wyjechałam z Łodzi po studiach do Białegostoku właśnie. Natomiast jest to normalne, że ludzie wyjeżdżają z zewnątrz, więc to poprawienie jakości jest bardzo istotne, żeby przyciągnąć tych, którzy już wyjechali. Dziękuję. Pan Jacek Żalek, proszę bardzo. Według danych panu, jeżeli nic się nie zmieni w Białymstoku, to za 32 lata będzie nas o 1/6 po prostu mniej. Dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają? Dlaczego to jest wyzwanie, które przesądzi o szansach rozwoju naszego miasta? Dlatego, że zarabiamy najmniej w Polsce. Jesteśmy ostatnim miastem wojewódzkim i z dużych miast najmniej w Białymstoku się zarabia. Już więcej zarabia się w Bielsku, mimo iż 12 lat temu Bielsk był daleko za nami, a biegun bezrobocia 12 lat temu był w Suwałkach. Dzisiaj jest w Białymstoku. Mamy najmniej firm spośród dużych miast w Polsce. To wszystko powoduje, że po prostu nasz rynek nie jest tak atrakcyjny, jakby mógł być, właśnie z uwagi na te walory, o których mówiłem, odpowiadając na pierwsze pytanie. To nasze położenie jest ogromnym walorem, ale jeżeli przez 12 lat prezydent blokuje jakąkolwiek inwestycję i dzisiaj deklaruje, że odblokuje 3 inwestycje, które umożliwią budowę biurowców kategorii A, bo nie ma takiego w Białymstoku, a chociażby powtarza deklarację z budowy na Kryplanach centrum biurowego, no ale skoro mamy pas startowy, to nie ma centrum. Musi powstać w Białymstoku pierwsze centrum usług wspólnych i dziękuję tutaj panu prezydentowi, który zadeklarował, że będzie realizował plan Morawieckiego, bo ta moja zapowiedź 5-krotnego wzrostu dobrze płatnych miejsc pracy to jest właśnie wynik analizy planu Morawieckiego. Wczoraj odwiedził nas ambasador Kataru, zadeklarował wsparcie i zaangażowanie finansowe w gigantyczny projekt okablowania świata i w Białymstoku powstanie centralny port telekomunikacyjny. Umożliwi to przyspieszenie transferu danych o 20%. Dziękuję bardzo. W ten sposób wyczerpaliśmy odpowiedzi na pytanie numer 3. Pytanie numer 4, które jako pierwszy rozpocznie pan Tadeusz Uszkolaski, brzmi w sposób następujący. Białystok ma coraz więcej osób, które są emerytami. Czy mają państwo jakiś program na aktywizację i pomoc seniorom? Szanowni państwo, tutaj się jest pod adwocem. Białystok ma 61 tysięcy powierzchni biurowej, z czego 22 tysiące to jest klasa A. A kolejne 50 właśnie jest, część jest w budowie, bo jeżeli chodzi o firmę CFT, to jest w budowie, a jeżeli chodzi o inne, no to już jest pozwolenie na budowę i zostanie wydane na pewno w terminie. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że ja realizuję plan Truskolaskiego dla państwa przedsiębiorców. To jest mój plan. A jeżeli jest zbieżny z programem rządu, to bardzo dobrze, bo Białystok jest częścią Polski i nie zamierza rozwijać jakichś separatystycznych, prawda, tendencji żadnych nie mamy. Chcemy być częścią naszej ojczyzny i służyć też ojczyźnie poprzez ten mało to dużo. Ale teraz wracając do pytania, bo pytanie jest o seniora. Proszę państwa, wdrożyliśmy kartę seniora. Ta karta seniora funkcjonuje i już jest około 10,5 tysiąca osób, które z tej karty korzystają. Ale to
są też wdrożone i będą kontynuowane szczepienia przeciwko grypie, darmowe. To jest 4000 szczepień w okresie jesiennym. Bardzo dobrze to, że tak powiem, emeryci odbierają, ale też kluby seniora. Takie na przykład wczoraj został otwarty na dziesięcinach taki właśnie Centrum Aktywności Wielopokoleniowej, które zostało wybudowane w ramach budżetu obywatelskiego. Jest na ulicy Białej Centrum Seniora. Uniwersytet Trzeciego Wieku, to jest naprawdę wspaniała sprawa, 25. inauguracja. Aktywni seniorzy, to przede wszystkim to, na co stawiamy. No, również jest w moim programie, jest też sporo działań na przyszłość dotyczących właśnie seniorów, no ale też trzeba pamiętać też o tej opiece nad tymi seniorami, którzy w pewnym czasie nie mogą sobie radzić. I tutaj właśnie jest wiele żeby zrobić. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Bartnik. Szanowni Państwo, stale rosną ceny żywności, koszty utrzymania, a świadczenia rentowe, emerytalne nie rosną aż tak szybko. Chcemy sprawić, że odtwarzając gospodarkę, odtwarzając kanały dystrybucji białostoków, puścimy m.in. rolników, przetwórców, dostawców tańszej im żywności. Stworzymy alternatywę cenową w dostępie do produktów egzystencjalnych, tak bym to nazwał. Chcemy też jako samorząd, bo samorząd ma możliwości w osobie na przykład miejskiego rzecznika konsumentów, wywierać wpływ, wywierać presję na prezesów. I nawet w tym stanie prawnym na przykład możemy spowodować, że dojdzie do obniżek kosztów utrzymania, kosztów czynszowych, że dostrzeże masy ludności w przypadku Białowieża, to jest ponad połowa mieszkańców, to są klienci przymusowi prezesów spółdzielni, że one odetchną, że my wyrwiemy te osoby z rąk prezesów, bo teraz to są ludzie drugiej kategorii, drugiej pomiatami, rzecznik miejski konsumenta podlegający pod pana prezydenta tych ludzi odprawia z kwitkiem. Chcemy to zmienić, ponieważ samorząd ma takie obowiązki. Ma pełnić służbę wobec mieszkańców, a nie wspólnie z sieciami na koszt mieszkańców eksploatować to miasto. Bo to, co mamy teraz, to jest eksploatowanie zasobów demograficznych, zasobów gospodarczych tego miasta poprzez grupy interesów. Chcemy to zmienić. Chcemy, żebyście Państwo uwierzyli, że jest to możliwe. To jest kwestia woli tylko. To ja sam nie poradzę z grupą prezesów spółdzielni, ale jak będzie organ, jak będzie zespół prawników, jak wyznaczy się granice dla prezesów, to będziemy w stanie realnie sprawić, że koszty utrzymania dla ludzi uboższych spadną. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Sztop-Rutkowska. Tak pan pięknie akcentuje Sztop-Rutkowska. Proszę Państwa, tak jest, tak, a ten akcent jest taki znaczący, ładny. Od wielu lat zajmuję się polityką senioralną. W całym województwie podlaskim współpracowałam z samorządami, w których była wola polityczna, by powstawały rady seniorów i by wprowadzono politykę senioralną. Dlatego przyznam szczerze, że no nie ma co otwierać drzwi, które są już dawno otwarte. I chciałabym tutaj wspomnieć o WHO, i o standardach światowych, które WHO wprowadziło, tworząc tak zwaną sieć miast przyjaznych osobom starszym. Tam od spraw komunikacji, po sprawy uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach, po sprawy zdrowotne, wszystko jest opisane, więc na pewno jedną z pierwszych spraw, które należałoby zrobić, to wprowadzić po prostu krok po kroku te standardy. Jeżeli chodzi o konkrety, bardzo ważne jest to, by rzeczywiście to, o czym na końcu wspomniał pan prezydent, zająć się przede wszystkim osobami, które są niesamodzielne i wesprzeć rodziny, które no, skazane są też z racji niezbyt dobrze funkcjonującego państwowego systemu, opiekować się tymi osobami. Bardzo ważne jest, by wzmocnić tak zwane specjalistyczne usługi opiekuńcze, by tak zwani asystenci indywidualni, którzy pomagają osobom z niepełnosprawnością, ale również osobom starszym, byli zatrudniani na lepszych warunkach i by było ich po prostu więcej. Bardzo ważne jest również to, by istniejąca Rada Seniorów, która powstała w Białymstoku, miała zdecydowanie większy wpływ i żeby wreszcie powstał właśnie razem z Radą Seniorów i z organizacjami pozarządowymi
spójny program polityki senioralnej w Białymstoku. Między innymi moim zdaniem w oparciu właśnie o te światowe standardy dotyczące WHO. Bardzo ważną też jest sprawą to, by na każdym osiedlu, i też to jest oczywiście na 5 lat, ale na więcej, o już zaraz pan zacznie kończyć, powstawały centra, tak, czyli domy dziennej opieki społecznej. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Żalek. Z punktu widzenia osób starszych najważniejsze jest zdrowie i tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia, a Białystok może odegrać szczególną rolę, rozmawiając z ministrem zdrowia, i będzie przygotowywany taki ogólnopolski plan odbudowy, a w zasadzie stworzenia systemowego rozwiązywania problemów osób starszych, niedołężnych, czyli rehabilitacji. Mamy z tym duży problem, ale Białystok może mieć szczególną rolę, dlatego że z uwagi na nasze położenie w okolicach uzdrowiskowy charakter naszego najbliższego sąsiada gminy Sukraś, chciałbym zaproponować i zainicjować powstanie ośrodka, który byłby w tej części Europy największym ośrodkiem rehabilitacyjno-rekreacyjnym. A jest taka możliwość, połączenie tego z kompleksem sportowo-rekreacyjnym. Jest możliwość, rozmawiałem też z inwestorami zagranicznymi, którzy powiedzieli, że bardzo chętnie skorzystają. Jeżeli macie lotnisko i macie takie walory, my z nich natychmiast skorzystamy. Jeden warunek, oczywiście musimy najpierw uporać się ze smogiem, bo mamy właśnie według WHO z tych danych 10-krotnie przekroczone normy w sezonie grzewczym, jeżeli chodzi o te najgorsze, najbardziej trujące pyły. Poradzimy sobie, trzeba będzie wymienić po prostu wszystkie kotły, które zanieczyszczają powietrze w Białymstoku. Obecna władza, 0 kotłów wymienionych, prawdopodobnie 6,5 miliona stracone, ale są też środki pozaunijnymi, jest program rządowy, z którego wymienimy wszystkie wiedzę. A to umożliwi nam w Białymstoku, jeżeli poszerzymy granice miasta, bo zamierzam poszerzyć granice miasta, bo teraz mamy dorset granic miasta, niektórych jeszcze z okresu przedwojennego, a Białystok był wtedy 3 razy mniejszym miastem, i z ulokowaniem tego kompleksu z parkiem wodnym, tak żeby białostoczanie nie jeździli do Druzgiem. Dziękuję. Pan Tadeusz Arłukowicz. Dziękuję bardzo. Zabawne jest to, że nagle w tej kampanii wyborczej wszyscy zauważają problemy osób starszych. Nie wiem, co się zmieniło w ciągu ostatnich 4 lat, no, ale widocznie tak musi być. Po pierwsze, tu całkowicie popieram postulat pani Katarzyny Szczopłotkowskiej, uchwalenie wspólnie z polityki senioralnej. Tego nie ma i seniorzy zgłaszają tego typu postulat. Po drugie, no oczywiście zacieśnienie współpracy z Radą Senioralną, bo ja rozmawiałem z przedstawicielami tej Rady i oni bardzo źle niestety oceniają tutaj współpracę z obecnymi władzami miasta, ze względu na to, że w ciągu 1,5 roku, jak powiedziałem, z przedstawicieli tej Rady do Rady nie trafił ani jeden dokument, który powinna ta Rada zaopiniować. W związku z tym no, to jest bardzo niedobra praktyka. Również postulaty, które były zgłaszane dotyczące utworzenia swoistego Centrum Aktywności Seniorów zostały przyjęte przez pana prezydenta. Ja taką deklarację złożę, oczywiście będzie takie Centrum Aktywności Seniora powstanie, nawet nie trzeba będzie zmienić skrótu nazwy, zamiast Centrum Aktywności Społecznej będzie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Świętego Rocha. Jest to doskonały budynek do tego, aby seniorzy mogli tam się spotykać. I oczywiście tu też popieram postulat pani Katarzyny Szczepanowskiej, żeby na każdym osiedlu też powstawały. Tu można przez współpracę oczywiście z spółdzielniami tego typu miejsca. Seniorzy tego potrzebują w dużej mierze. Jeżeli chodzi o kwestię opieki zdrowotnej, nie mamy takiego wpływu na dyspozycję, jeżeli chodzi o budżet państwa, jak poprzedzający mnie poseł Jacek Żalek, ale my na pewno proponujemy we współpracy z Uniwersytetem Medycznym stworzenie spójnego systemu teleopieki medycznej w ramach tego systemu, w ramach tego projektu Bezpieczny Senior, który już państwu zaprezentowali za pośrednictwem mediów, ale też i podczas naszych relacji z konferencji prasowej dotyczącej właśnie seniorów. Będzie to funkcjonowało w sposób bardzo spójny, zapewni pełne bezpieczeństwo seniorów. To są tylko i wyłącznie niektóre z elementów naszego wspólnego programu na rzecz seniorów, które można znaleźć na stronie białystok.tak.pl. Dziękuję. Przechodzimy do pytania numer 5. Białystok dla dalszego rozwoju potrzebuje nowych inwestorów zewnętrznych również do tworzenia nowych miejsc pracy. Czy mają państwo jakieś pomysły, aby przyciągnąć do Białegostoku inwestorów gotowych u nas zainwestować w takie obszary jak usługi i przemysł, z wyjątkiem wielkopowierzchniowego handlu? To
Pierwszy odpowiada pan Stanisław Bartnik. Proszę. My chcemy to uczynić jako następny krok w przebudowie gospodarki. Jak państwo wiecie, obecny model opiera się na tym, że duże firmy, jakie tu się pojawiły, ewentualnie mogłyby pojawić, otrzymają maksymalny pakiet ulg, na przykład zwolnienia podatkowe, i ten system, jaki teraz mamy, będzie kontynuowany, że te firmy podchodzą do lokalnej gospodarki w sposób taki, że eksploatują ją. One nie współtworzą tej gospodarki, więc mamy na przykład sytuację, że zatrudnia się na umowę o dzieło przez agencję pracy, że nie daje się żadnych realnych świadczeń, że wyzyskuje się pracowników. Przy okazji nie płaci się podatków. Jak już wspominałem, łącznie wszyscy Portugalczycy, Niemcy, Francuzi i drobniejszego płazu podmioty zarejestrowane poza Białymstokiem płacą łącznie 16 milionów złotych. Gdy nasi płacą 400 milionów, te mrówki, które tyrają 15 godzin na dobę. Więc nasza wizja jest taka, że najpierw odbudujemy rodzimy kapitał, bo my potrzebujemy klasy średniej, bo tutaj staniemy się też miastem takim przejściowym, bo ludzie zdolni, utalentowani odpływają. My stracimy więzy za perspektywie 10-20 lat. Być może rozluźni się więź z Rzeczpospolitą, bo nie będziemy mieli klasy średniej, bo teraz tutaj te parę osób, pan Strzałkowski, to jest za mało. To jest za mało. My potrzebujemy prawdziwej klasy średniej, a ona po PRL-u nie mogła sama powstać. Samorząd ma obowiązek, żeby to zmienić. Tutaj o to się nie dba. To jest o... Dokończę. Dziękuję bardzo. Pani Sztoprutkowska, proszę. Katarzyna. Wróciłabym do Biura Obsługi Inwestora, bo jest to kluczowe miejsce w Urzędzie Miasta, do którego zazwyczaj trafia taki inwestor. Tak jak rozmawiałam z przedsiębiorcami, którzy korzystali z usług tego biura, no niestety nie działa ono dobrze. Musimy być bardzo dobrze przygotowani, dlatego że inwestor, który przyjeżdża, potrzebuje na przykład danych, potrzebuje ile jest absolwentów, ile jest uczniów, jak wygląda lokalny rynek pracy, jak wyglądają różne inne branże. No tych danych potrzebuje bardzo, bardzo dużo, więc do danych. Więc bardzo ważne jest, by to Biuro Obsługi Inwestora działało bardzo dobrze, elastycznie i w sposób profesjonalny. Natomiast my nie możemy czekać w Białymstoku, żeby inwestor do nas przyjechał, tudzież przyleciał, bo z tym też jeszcze będzie trochę problem. Więc my musimy być bardzo aktywni na zewnątrz. I potem jako przykład no, branżowy, ponieważ dla mnie branża IT jest chyba branżą taką najbliższą, na niej się najbardziej znam. Gdańsk chociażby bardzo świetnie sobie radzi, tworząc bardzo dobre wydarzenia, wielkie wydarzenia międzynarodowe, które gromadzi ludzi związanych z social media, z mediami społecznościowymi, z programowaniem. My też mamy taki ogromny potencjał i uważam, że Białystok może z takim branżowym wydarzeniem nie tylko być tutaj w Białymstoku, ale może zaoferować, tak jak to zrobiło chociażby, jakby zrobił Gdańsk, żeby takie branżowe, międzynarodowe wydarzenie, czy też polskie wydarzenie, było w różnych miastach po to, żeby zaprezentować Białystok jako miasto nowoczesne, miasto oparte o nowoczesne technologie, jako miasto otwarte i aktywne w poszukiwaniu inwestorów. Bardzo często poseł Jacek Żalek mówi o podróżach pana prezydenta. Nie znam szczegółów, jeżeli chodzi o podróże, natomiast podróże są ważne, jeżeli one są rzeczywiście ukierunkowane i przynoszą efekt. Więc jak najbardziej prezydent razem ze swoimi urzędnikami i też z państwem, tak, w misjach gospodarczych jak najbardziej powinien się pojawiać w różnych miejscach, po to, żeby nie tylko państwo nawiązywali taką współpracę gospodarczą z partnerami, ale również, żeby miasto zyskiwało nowych inwestorów i ludzi, którzy są zainteresowani współpracą z nami. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Arłukowicz. O, sorry. Poseł Jacek Żalek. Przepraszam, na chwilę opuściłem wzrok. Proszę, panie senatorze, proszę oddać mikrofon. Poseł Jacek Żalek. Jerzy, gotowy? Tak. Niestety podróże naszego pana prezydenta mają jeden skutek, ładną opleniznę i na nie przynoszą efektów w postaci inwestycji. 70% w tej części Europy,
70% centrów usług wspólnych zlokalizowanych jest w Polsce, w tej części Europy. Ani jednego w Białymstoku. Mimo iż mamy 40 tego typu centrów usług wspólnych, to są miejsca bardzo wysoko, dobrze płatne miejsca pracy. Dlatego doprowadza do sytuacji, w której powstanie przynajmniej jedno centrum usług wspólnych i dzięki współpracy z rządem jest to możliwe przynajmniej jedno. Kolejna sprawa. Rozmawiałem z inwestorem, który jest gotów zainwestować i zbudować fabrykę, pierwszą fabrykę w Europie samochodów elektrycznych. Tylko potrzebujemy strefy przemysłowej. Dlatego musimy poszerzyć granice miasta i dlatego dziwię się, że, bo rozumiem wszystkich okolicznych wójtów i burmistrzów, którzy mówią, nie, nie rozszerzajcie się naszym kosztem. Wprawdzie jesteście najgęściej zaludnionym miastem w Polsce po Warszawie, ale się nie rozszerzajcie, tak? Bo nasze stołki są zagrożone. Ale jeżeli jednym głosem z nimi mówi prezydent miasta, nie widząc tego, że potrzebujemy terenów pod inwestycje, to jestem po prostu zdziwiony. A taka fabryka potrzebuje więcej niż ta mała strefka, którą mamy, tym bardziej, że już po decyzji pana premiera Morawieckiego jesteśmy jedną wielką strefą. Po prostu potrzebujemy terenu. Fabryka wiatrakowców zadeklarowała, że jest zainteresowana budową i skorzystaniem z tego, że w Białymstoku mamy jeden z najwyższych potencjałów kompetencyjnych naszych inżynierów, absolwentów, którzy się rozjeżdżają po całej Polsce, do sąsiednich gmin, do Narwi jeżdżą do pracy, ale nie do Białegostoku. Tu musimy ich zatrzymać i zatrzymamy ich. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Arłukowicz. Tak, że tak. Nie przed przedmówca, że aż troszeczkę się odchyliłem, bo ja się zahaczał. Po pierwsze rozwój tak zwanej przedsiębiorczości endogennej, czyli naszej tutaj miejscowej, to jest dla mnie priorytet, czyli stworzenie warunków dla miejscowych przedsiębiorców, aby mogli tu się dobrze rozwijać. O tym wspominałem przy okazji pierwszego pytania. Ten priorytet, ale też i ewentualne przyciąganie inwestorów zewnętrznych, to oczywiście po pierwsze stworzenie dobrych warunków komunikacyjnych, to tu akurat mamy dosyć dobrą sytuację w tej chwili ze względu na to, żeby nie, w zasadzie już mamy niedawno otwartą całkowicie już drogę ekspresową do Warszawy, budowaną Via Baltica, budowaną Via Carpatia, przynajmniej tak zapowiada rząd, wreszcie, i to jest bardzo dobra informacja, a po drugie modernizacja linii kolejowej Via Baltica, po trzecie stworzenie, absolutnie to jest priorytet, no mam tutaj nadzieję, że rząd dotrzyma słowa, bo nawet sam prezes zapewniał, że będziemy mieli lotnisko regionalne, więc mam nadzieję, że tak będzie. I to będziemy mieli trzy kluczowe elementy komunikacyjne. Po raz kolejny podkreślam znaczenie planu zagospodarowania przestrzennego, objęcie całego terenu miasta planami zagospodarowania przestrzennego, oczywiście po korekcie studium zagospodarowania przestrzennego, bo ona jest niezbędna po to, abyście Państwo między innymi mogli sobie spokojnie planować inwestycje i bez chodzenia po urzędach normalnie inwestować. Po trzecie, stworzenie dobrego systemu szkolnictwa zawodowego, o czym też już wspominałem, jeżeli chodzi o sferę energetyki, ale nie tylko. No i po czwarte, obniżenie kosztów, które są najważniejsze, a mianowicie Białystok powinien stworzyć i mamy przygotowany projekt, po analizie projekt planu, o którym też już wspominałem w pierwszym pytaniu, a mianowicie Białostocki Plan Energetyczny. W pierwszej kolejności przygotujemy analizę, która w skrócie nosi nazwę MESI, czyli Miejski Energetyczny System Informacyjny, który stworzy nam pewną mapę tego, jak to funkcjonuje, a potem będziemy modernizowali to do tego stopnia, żeby Białystok stał się samowystarczalny, jeżeli chodzi o produkcję energii. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Truskolaski. Szanowni Państwo, dobrze, że jestem, bo mogę pewne rzeczy sprostować. Otóż pierwsza firma właśnie tego typu powstała około 6 lat temu, była to Interinwestycja. Jest firma CEN, która się bardzo dynamicznie rozwija i zatrudnia ponad 300 osób i ta liczba wzrasta. Nasz biuro Trojański, który też ma bardzo nowoczesne przestrzenie biurowe, ale oczywiście mało wszystko. To wszystko mało. Dopiero właśnie tutaj że właśnie pan poseł przebywa często poza Białymstokiem, troszeczkę jeszcze miasta nie poznał albo zapomniał, że się rozwinęło przez te 12 lat tak dynamicznie, że pewnie pamięta te obrazy, jak był radnym jeszcze miejskim sprzed 12 lat. Natomiast świat poszedł do przodu, Białystok też poszedł do przodu. Idziemy
bardzo, bardzo dynamicznie. I teraz ostatnie zapowiedzi, proszę Państwa. Do tych podróży to oczywiście nie będę się tłumaczył, bo to jest po prostu zwyczajnie śmieszne. Mój poprzednik pilnował hotele, nawet urlopu nie brał, prawda, a Białystok się rozwija, jak się rozwijał. Białystok prezydent musi być nowoczesny, musi znać języki, musi właśnie podróżować, ściągać inwestorów i właśnie firma CFT to jest właśnie firma Chicago Finance Technology, właśnie inwestuje koło Parku Naukowo-Technologicznego. Jest tu pani Milena Kulesza, może to potwierdzić. Docelowo 14 tysięcy metrów kwadratowych, już 2400 budynek został otwarty. Oczywiście firma Valimpex, która ogłosiła docelowo aż 50 tysięcy metrów kwadratowych całości, ale to będzie hotel, będą to pomieszczenia biurowej klasy A i klasy B w zależności, ale pierwszy etap 13 tysięcy. No i ostatnio firma Port Praski na Legionowej 13 tysięcy metrów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mam dobrą informację. Jest godzina 18, jesteśmy na półmetku. Wykorzystaliśmy 5 pytań. Chciałem podziękować wszystkim kandydatom na prezydenta miasta Białegostoku za bardzo sprawne i zdyscyplinowane wykorzystywanie czasu. Przechodzimy do punktu, do pytania numer 6. Zacznie pani Katarzyna Sztoprutkowska i pytanie brzmi: jak Państwo rozumieją hasło promocja Białegostoku poprzez sport? No ładnie, chciałam teraz powiedzieć przed meczem. Dwie minuty dla Pani. Proszę Państwa, wydajemy oczywiście pieniądze głównie na Jagiellonię, tak, jeżeli chodzi o promocję. I należałoby się zastanowić, bardzo jestem ciekawa, czy jest mierzona efektywność tejże promocji. Dlatego, że oczywiście sport jest na pewno bardzo ważnym nośnikiem reklamy. Natomiast no, nie mamy tylko Jagiellonii. Boże, jak ja się wszystkim narażę kibicom. Mamy również inne dyscypliny sportowe, które są oczywiście też bardzo dobre, jeżeli chodzi o promocję. Natomiast ja bym myślała o tym, żeby kwestie promocji i budowania wizerunku miasta jednak być może, to jest kwestia, tak jak powiedziałam, ewaluacji efektywności dotychczasowej promocji, przenieść trochę na inny obszar, dlatego że dla mnie bardzo istotne są kwestie gospodarcze. Dla mnie promocja powinna mieć efekty gospodarcze, ekonomiczne. Czyli jeżeli promujemy miasto na zewnątrz, bo tutaj mówimy o promocji zewnętrznej, to dlatego powinno być w efekcie, tak? Powinny być nowe miejsca pracy, powinni być nowi inwestorzy i powinien być lepszy wizerunek miasta pod względem gospodarczym. Dlatego ja bym postawiła jednak na kwestie gospodarcze, na duże wydarzenia, na przykład związane z nowymi technologiami lub też z innymi branżami, które się świetnie rozwijają. Mamy świetne klastry chociażby w Białymstoku i w całym województwie podlaskim i można byłoby świetnie rzeczywiście promować miasto poprzez nowoczesność i poprzez kwestie też nie tylko sportowe, ale kwestie związane z gospodarką. Tak jak powiedziałam, ważna jest efektywność promocji, nie tylko przez sport, ale generalnie efektywność promocji. I dla mnie ta efektywność promocji powinna być widoczna w miejscach pracy i w nowych inwestorach. Wykorzystam, że Pan wyszedł. Dziękuję bardzo. Zanim włączymy czas posła Jacka Żalka, chciałem zaspokoić Pani ciekawość, pytając, ciekawa jestem, jak te pieniądze są wykorzystywane. Informuję Panią, mam informację z pierwszej ręki, że promocja miasta poprzez sport w kwotach zbliżonych pomiędzy 3-3,2 miliona złotych została zbadana poprzez niezależną firmę konsultingową, która została wynajęta przez spółkę Jagiellonia Sportowa Spółka Akcyjna i została wyceniona na 19 milionów złotych ta promocja. Dokumentacja w wysokości około 1,20 m została dostarczona do Urzędu Miejskiego. Mam nadzieję, że tam jeszcze to jest. Dyskusja, że nie 19, a 16, tak? Jeżeli mam adwokat, bo pan już tak powiem, do mnie zaadresował. Ja nie mówię o tym, żeby Jagiellonia zabierać jakiekolwiek pieniądze. Ja mówię o tym, żebyśmy się zastanowili, w jaki sposób promować miasto jeszcze inaczej. To nie była adwokat, zaspokoiłem ciekawość. Pan poseł Jacek Żalek, proszę bardzo. Sport mi się kojarzy z rywalizacją. Chyba taką najważniejszą rywalizacją w Białymstoku jest porównanie pozycyjnych
rozwojowej naszego miasta do sąsiednich miast, bo nie porównuję do tych największych. Lublin, proszę Państwa, dzisiaj rozwija się wielokrotnie szybciej niż Białystok. 12 lat temu rozwijał się dokładnie na tym samym poziomie co my. Ale najciekawszy jest Rzeszów. 70% szybciej rozwija się niż nasze miasto. Mówię o tym dlatego, że ponad 40 milionów wydajemy na promocję Białegostoku. Z tego rozumiem, że 3 na Jagiellonię, tak? Troszkę więcej? Proszę zobaczyć, mamy jedną rozpoznawalną powszechnie markę, to jest Klub Sportowy Jagiellonia, kojarzony z Białegostokiem. Wydajemy wielokrotnie większe pieniądze na promocję i nikt nie wie, gdzie te pieniądze poszły. Poza panem prezydentem, który lubi podróżować. Przypominam, lubi podróżować. Ale już na poważnie. Chciałbym, żeby sport... To jest przykre, że Urząd Miasta został zamieniony w Wielkie Biuro Podróży. Bo jeżeli prezydent się śmieje w sytuacji, w której nie ma go 4 lata, czyli 1/3 urzędowania przez 12 lat, był po prostu nieobecny w mieście. To nie jest naprawdę śmieszne. To jest kompromitacja, zważywszy na to, że 12 lat temu Rzeszów i Lublin były na tym samym poziomie rozwoju co Białystok. Dzisiaj Białystok ma 70% wolniej się rozwija od naszego miasta. Białystok 70% wolniej od Rzeszowa, przepraszam. 70% wolniej od Rzeszowa. Oczywiście może mieć znaczenie to, że nie mamy lotniska, ale to też zasługa tej władzy. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Arłukowicz. Ja rozpocznę to słabą odpowiedź na to pytanie od pytania. Pamięta pan, panie Wojciechu, kiedy Jagiellonia podpisała pierwszą umowę w tym zakresie? Oczywiście. Nie byłem wiceprezydentem, tylko zastępcą, takiego stanowiska akurat nie ma w urzędzie. Natomiast oczywiście jak najbardziej, ja przypominam sobie tylko trudy, z jakim musiałem się zmagać, przekonując wszystkich, włącznie z panem prezydentem i z prawnikami, że jest to możliwe. Bo wówczas, kiedy pan do mnie przychodził, poprzedni prezes Jagiellonii, po to, abyśmy wspólnie razem wypracowali, to był bardzo duży opór, bo prawnicy nie mogli zrozumieć jednego. Jak to jest możliwe, żeby w trakcie przetargu wygrała Jagiellonia? Ja mówię, no bardzo, to jest bardzo proste. Po prostu tworzymy dokument, ogłaszamy przetarg i może zgłosić się na przykład Legia Warszawa. Legia Warszawa będzie promowała wschodzący Białystok. No oczywiście, że się nie zgłosi, zgłosiła się Jagiellonia Białystok. Jagiellonia od tego momentu korzysta z tego dobrodziejstwa, więc na pytanie, jak to rozumiem, tak to rozumiem, ponieważ sam stworzyłem ten system. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Truskolaski. Chciałem przypomnieć, że w tym czasie, kiedy Tadeusz był zastępcą prezydenta, ja byłem prezydentem. Proszę Państwa, ja też chciałbym powiedzieć, że pan poseł Żanek, no nie wierzy w inteligencję słuchaczy, bo powtarza te same rzeczy po kilka razy. Myśli, że jak powtarzać kilka razy, to jest ważniejsze. Wszyscy to słyszeli, to oczywiście jest generalnie nieprawda, bo ja to nie będę wyliczał tych dni, ale nawet tak. To jest nieprawda. Zasady ja panu nie przerywałem. Ja panu nie przerywałem, więc no większość oczywiście. Proszę Państwa, więc jeśli chodzi o Jagiellonię, to ta promocja jest bardzo efektywna, ale my wydajemy na promocję i na sport, na dotacje przez sport kilkanaście milionów złotych, więc w związku z tym inne kluby też z tego korzystają, no ale Jagiellonia jest najbardziej rozpoznawalna, ale jak był AZS w siatkówce damskiej, to też na tej samej zasadzie korzystał i był taki przypadek, że jechała druga oferta poza AZS-em i proszę Państwa, była burza śniegowa i zamiast na 13 dojechali na 15, nie zdążyli tej oferty złożyć, więc nie wiadomo, jak by to się wyszło. Być może w przypadku siatkówki jakaś inna drużyna z Polski promowałaby Białystok, co byłoby również bardzo ciekawe. Ale też mamy formę dotacji i dotujemy.
dotujemy. Dotujemy kluby, dotujemy również jedynie, dotujemy sport młodzieżowy. To jest jeden z najlepszych nośników absolutnie reklamy, rozpoznawalności nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. A jeżeli chodzi o efektywność, ona jest wysoka, tutaj potwierdzę. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Bartnik. Szanowni Państwo, Jagiellonia jest na pewno wielką wartością Białegostoku, ale też wartość mają mniejsze kluby. To jest moim zdaniem genialne narzędzie do promocji gospodarki. Już ja wiosną przygotowałem taki projekt, że rodzime marki, które tutaj istnieją, producenci na terenie Białegostoku, z terenu Podlasia, mogą być promowane za pomocą nośnika, jakim będą kluby sportowe. Skoro miasto daje dotacje, udziela pomocy, to możemy to skanalizować w ten sposób, że zaprzęgniemy to do promocji polskich firm. Zapewne Państwo korzystacie z zakupów, z usług w galerii handlowych. Kupujecie Państwo na przykład ciuchy uszyte w Bangladeszu za $2, sygnowane znanymi markami, o których wszyscy wiedzą, że warto mieć te marki i tak dalej. Te same ciuchy można uszyć w Białymstoku za 10 dolców czy za 12, nieco drożej. Ale te ciuchy nie mają takiej wartości jak tamte, bo nie mają znanej marki. I tutaj sport, kluby możemy użyć jako nośnika do wykreowania marek, do stworzenia nowych. My teraz nie mamy prasy w Białymstoku Polskiej, która by wykonywała częściowo te obowiązki. Mamy dwa dzienniki, zostały kupione przez kapitał niemiecki i zauważcie Państwo, że one oprócz zadań politycznych realizują zadania gospodarcze. One promują Portugalczyków, Niemców, Francuzów. One dbają, one kreują nasze zapotrzebowania konsumpcyjne. Nadają pewien ton, co jest modne, co nie jest modne. I my, jako samorząd byłby tutaj takim koordynatorem tego. My możemy te przysłowiowe bluzki uszyte w Białymstoku wypromować. Warto to zrobić. Dziękuję bardzo. Teraz będzie to pan poseł Jacek Żalek, a pytanie brzmi. W ubiegłym miesiącu odebrano pas startowy na Kryblanach. Jakie Państwo mają pomysły na dalszy... Wszystko w porządku? Ochrona spokojnie, to jest bomba. Jeszcze raz czytam pytanie. W ubiegłym miesiącu odebrano pas startowy na Kryblanach. Jakie Państwo mają pomysły na dalszy rozwój tego lotniska i poprzez to rozwój przedsiębiorczości w Białymstoku? Proszę, co start? Jurek, start. Z tym lotniskiem jest tak samo jak z podróżami pana prezydenta. Skoro pan prezydent przypomniał, że powiedziałem nieprawdę, to znaczy, że nie zna pan tych odpowiedzi, które zostały udzielone w imieniu prezydenta, bo ja tylko i wyłącznie na podstawie tych dokumentów policzyłem sobie i wyszło dokładnie tyle, 4 robocze lata poza Białymstokiem. I tak samo było z tym lotniskiem. Dlaczego? Bo nikt sobie nie zadał trudu z magistratu, żeby zapytać, jaki jest najmniejszy rejsowy samolot latający w Polsce. Q400. Potrzebuje o 50 metrów dłuższego pasa. Nikt nie rozmawiał z prezesem lotu na ten temat. Byłem pierwszą osobą, która zapytała prezesa lotu, czy będzie mógł wylądować na tym lotnisku. Zdziwił się. Tak jak minister infrastruktury powiedział, że nie zna prezydenta Białegostoku. Nikt nie pofatygował się. Być może Adam Poliński na pewno był znany w ministerstwie, ale prezydent nigdy. I to jest właśnie to, że się nie chce. Po prostu się nie chciało. Ja przyznaję, prezydent skorzystał z tego, że 2 lata po tym, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, zaczęły się środki unijne, wykorzystał je. Chwała mu za to. Naprawdę wykorzystał. Wprawdzie nie ze wszystkim się zgadzam, bo nie uważam, że wszystko musi być zabetonowane. To, że się nie udało węzła na wjeździe do Warszawy zbudować bezkolizyjnego, tylko będzie rondo, które przeniesie korki z obwodnicy, które mamy w mieście i będziemy stać i w korkach w mieście, będziemy stać na obwodnicy w korkach. Trudno. Nawet najlepszym się zdarzają wpadki, ale to, że potrzebujemy lotniska regionalnego, to jest absolutnie nie podlega wątpliwości. Dlatego rozmawiałem z ministrem obrony narodowej, żeby
i obiecał, że będzie przekonywał naszych partnerów na to, żeby wykorzystać nasze regionalne lotnisko do też celów obronnych i żeby było tam cargo i żebyśmy mogli obsługiwać loty, które dzisiaj latają z Chin. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Arłukowicz. Dziękuję bardzo. Przygotowując się do kampanii wyborczej, a te przygotowania trwały dosyć długo, wiedziałem, że jednym z głównych tematów to będzie kwestia lotniska, bo to jest temat, który od 30 ponad lat już dotyka to miasto. Kiedyś pamiętam, nawet rozmawiałem z panem prezydentem Tadeuszem Truskolaskim, który już od samego początku, czyli od 30 lat pracował, jeżeli chodzi o to lotnisko, jako ekspert na początku, doradca, nawet chyba głową potwierdza, że to miało być scena. I teraz właśnie po 30 latach mniej więcej zbudował coś, co jest protezą lotniska. Ja mam bardzo duże wątpliwości, ale nie znam się na tym, nie jestem fachowcem. Dlatego pierwszą decyzję, jeżeli będę mógł pracować jako prezydent miasta, którą podejmę, to będzie debata obywatelska, panel obywatelski z udziałem ekspertów, po to, abyśmy mogli sobie publicznie odpowiedzieć na kilka bardzo istotnych, ważnych pytań z punktu widzenia Białegostoku. Wiem, że państwo oczekujecie w znacznej mierze tego, żeby można było z Białegostoku komfortowo latać, ale ja naprawdę jako mieszkaniec Białegostoku oczekuję, żebyśmy my jako mieszkańcy byli traktowani poważnie, żebyśmy wszystkiego się dowiedzieli na ten temat, a nie wiemy. Ja na przykład studiując program funkcjonalno-użytkowy tego lotniska widzę bardzo wiele zagrożeń, które są związane z poprawą, w zasadzie modernizacją tego lotniska, bo to lotnisko w zasadzie jest z modernizacją. I ta modernizacja, biorąc pod uwagę uzgodnienia z ulicą, biorąc pod uwagę możliwości oddziaływania, biorąc pod uwagę potencjalnie uchwalenie przez samorząd województwa obszaru ograniczonego użytkowania, no niestety rodzi bardzo poważne w konsekwencji pytanie, czy miasto przypadkiem nie zmierza w kierunku katastrofy finansowej. Ja przypomnę tylko kazus lotniska w Nabemowie. W tej chwili większość gmin warszawskich zgłasza bezpośrednio do ministra spraw wewnętrznych, wnioski o likwidację tego lotniska. Mówię o Żoliborzu, mówię o Bielanach, mówię o Woli i roszczenia, które mieszkańcy już w tej chwili, które są wypłacane przez miasto Warszawa mieszkańcom, sięgają po 180 do 200 tysięcy złotych na jedno gospodarstwo domowe z tytułu utraty wartości nieruchomości. Ja naprawdę nie wiem, czy spółka Aeropartner, czy jakakolwiek inna spółka udźwignie ten temat. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Truskolaski. Państwa różnica między mną a moimi szanownymi kandydatami jest taka do rzeczy prezydenta, że ja po prostu robię, po prostu działam. Przez nawet dłużej, przez 50 lat rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy o lotnisku regionalnym i nic się nie działo. I byłoby jeszcze 50 lat dyskusji i skończyłoby się na tym samym. A mam dokumenty rządowe, zresztą obecny tutaj poseł Krzysztof Truskolaski składał interpelację i tam wyraźnie jest napisane, wiceminister infrastruktury odpowiada. Nie ma w dokumentach strategicznych rządowych żadnych planów budowy lotniska regionalnego w Białymstoku. Natomiast popieramy budowę lotnisk lokalnych. To jest dokument rządowy. Po drugie, pieniędzy z Unii Europejskiej już nie będzie. W związku z tym lotnisko przy tych cenach kosztowałoby najprawdopodobniej około 600 do 800 milionów złotych. Nie stać nas na to w żaden sposób, a utrzymanie takiego lotniska to około 40 milionów złotych rocznie. Myśmy wybudowali za 46, utrzymanie no jeszcze nie wiemy, bo jeżeli będzie regularna komunikacja lotnicza, a będzie, nie w następnym roku, bo to się nie uda tak szybko zrobić, w kolejnych latach będzie, bo jest samolot referencyjny SAP 2000, jest sporo przewoźników prywatnych, ja już rozmawiałem, takie samoloty w Białymstoku do 50 osób. Zwyczajnie mogą lądować i startować, w związku z tym ta komunikacja będzie, rozmawiałem już o potencjalnych kierunkach, ale też oczywiście ono jest ważne dla różnych innych celów, prawda? Dla takich celów, żeby jak przyleciał biznesmen kiedyś awionetką z Niemiec i ulgnął na naszym lotnisku, pojechał samochodem z powrotem do Niemiec, to już nigdy tutaj nie wrócił. Będzie mógł też wylądować, bo to będzie dla wielu celów, ono się będzie powoli rozwijało. To nie tak będzie, że nagle, prawda, będzie to wielkie lotnisko. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Bartnik. Szanowni Państwo, takie rzeczy jak 46 milionów złotych wydane na coś, co nie będzie miało żadnych pożytku ani żadnej perspektywy, to tylko w samorządzie. Pan Strzałkowski nawet by nie pomyślał o tym, żeby wydać takie pieniądze na przedsięwzięcie, które nie dałoby żadnej korzyści, żadnego zwrotu. Ta sytuacja tutaj, bo ja przeglądałem budżety mniejszych miast
gmin jest taka prawidłowość, że jeżeli osiołek jest mniejszy, że jeżeli jest bezpośredni kontakt mieszkańców z władzą, to władza nie harcuje. Bo mówiąc z przekąsem, chłopy przyszłyby z widłami, by zrobiły porządek. Jeżeli jest większy ośrodek i urywa się kontakt między samorządem a mieszkańcami, nie ma też odpowiedzialności tak naprawdę, bo tutaj wydaliśmy duże pieniądze i musicie państwo, wy, ja też, ale wy, zapłacicie te koszty w podatku od nieruchomości, zapłacicie w innych podatkach, bo to nie jest wszystko. Tutaj z uchwały na przykład widzę, że koszt obsługi zadłużenia roczny to jest 79 milionów złotych. To jest szafowanie pieniędzmi publicznymi od tak, bo też przekonanie jest, że tak naprawdę żadnych konsekwencji z tego nie ma, bo to nie jest tylko decyzja pana prezydenta, to jest też zbór odpowiedzialność Rady Miejskiej, radnych, którzy lecą do Rady Miejskiej, bo jest dieta. Oni myślą tylko o diecie. Jak ja pytam, jak jest zadłużenie, to oni nie wiedzą, bo dieta, bo nas nie wpiszą na listę. I tak naprawdę ta odpowiedzialność jest rozmyta, a płacimy my. A płacimy my. Ta sytuacja z tym pasem startowym jest taką czytelną refleksją dla nas wszystkich. Czy nie nadszedł właśnie teraz taki moment, żeby dokonać pewnych zmian? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Katarzyna Sztok-Rutkowska, proszę bardzo. Proszę państwa, zacznijmy może od początku, czyli mieliśmy szansę na regionalne lotnisko i nie wykorzystano tych szans. Moim zdaniem powinny osoby, które są za to odpowiedzialne, zapłacić polityczną cenę. Dlatego, że po prostu tak się nie stało. Nie znam dokładnie przyczyn. Wydaje mi się, że jest to bardzo dziwne, że wszystko było przygotowane. Wydawało się, że są pieniądze z Unii Europejskiej i tak się nie stało. I zacznijmy od początku, żeby ten fakt jasno i wyraźnie ustalić. Natomiast pas startowy, który powstał w Białymstoku, on ma oczywiście jakąś swoją wartość. Tutaj bym się nie zgodziła, że tej wartości kompletnie nie ma. Dlatego, że ma wartość dla osób, dla ludzi biznesu, których stać na to chociażby, żeby wynająć taksówkę powietrzną i przyjechać się z Białystoku do Warszawy lub też z Białystoku do Wrocławia. Być może nie powinno miasto inwestować w tego typu z miejskich pieniędzy, być może tak jak w Suwałkach, jednak też inwestor prywatny powinien współpracować tutaj przy tej inwestycji. Natomiast oczywiście ta wartość jest. Ja rozmawiałam też z mieszkańcami okolicznych osiedli i to jest bardzo ważna informacja, że już w tej chwili mieszkańcy obawiają się tego, że ich domy i miejsca, w których mają te domy, stracą na swojej wartości, że będą mieli problem z hałasem, że będą mieli problem z licznymi utrudnieniami i to, proszę państwa, to co zresztą pan Tadeusz Arłukowicz mówił w kontekście Warszawy, będzie skutkować niestety pozwami i będzie skutkować niestety tym, że będziemy jako miasto być może musieli płacić odszkodowania. Dlatego zdecydowanie jako inicjatywa dla Białegostoku nie jesteśmy za tym, żeby rozbudowywać to lotnisko w formule lotniska lokalnego do lotów pasażerskich, ze względu na to, że jest to zbyt blisko osiedli, które już w tej chwili są zamieszkane. Musimy poszukać nowej lokalizacji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytania numer 8 i odpowiadać będzie jako pierwszy pan Tadeusz Arłukowicz. Pytanie brzmi, jakie państwo macie propozycje na tworzenie nowych terenów inwestycyjnych, niezbędnych dla rozwoju gospodarczego miasta? Proszę. Bardzo dobre pytanie, ponieważ jest to kontynuacja pytania poprzedniego. Ten pomysł jest oczywiście pomysłem, który należy bardzo mocno i poważnie rozważać. Tak jak wspomniałem, pierwszą rzeczą, którą zrobię, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące lotniska na Krywach, to będzie przeprowadzenie tak zwanego panelu obywatelskiego z udziałem ekspertów, z udziałem mieszkańców. Wówczas postanowimy jako mieszkańcy, czy teren, który jest potencjalnie terenem o wartości nominalnej, oczywiście po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego, po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, w zależności od szacunków, bo rozmawiałem na ten temat z ludźmi, którzy się tym zajmują zawodowo, od 1,5 do 2 miliardów złotych. Więc pytanie, czy rzeczywiście majątek nasz wspólny, majątek gminny powinien należeć do kilkunastu osób? Bo prawda jest taka, że w tej chwili to jest teren dzierżawiony,
termin, który jeżeli się nie mylę, panie prezydencie, Dzierżawa 30-letnia, tak? W związku z tym pytanie jest, czy dla spółki Aeropartner bądź dla Aeroklubu Polskiego możemy oddać majątek, który jest wart około 2 miliardów złotych. Moim zdaniem niech postanowią mieszkańcy. Zrobimy panel obywatelski, przeprowadzimy dyskusję, poinformujemy mieszkańców, to mieszkańcy podejmą decyzję, czy tam będzie dalej lotnisko, czy nie. Jeżeli nie, to rozpiszemy, jeżeli mieszkańcy będą chcieli, to będzie referendum w tej sprawie. Przy okazji zbliżających się wyborów, w przyszłym roku mamy dwa takie terminy, czyli wybory do Europarlamentu, wybory parlamentarne i mieszkańcy zadecydują o tym, czy rzeczywiście chcą, aby ten teren był dalej objęty, powiedziałbym, czy kuratelą pewnej wąskiej grupy zainteresowanych, czy powinien wrócić do miasta. Nikt nie buduje lotniska w centrum miasta. Taka jest prawda. No, w tej chwili to tak jakby Warszawa zaczęła budować nowe lotnisko na Polach Mokotowskich. Moim zdaniem to akurat jest rzecz dziwna, ale to jest tylko moje zdanie. O tym zadecydują mieszkańcy, bo oni powinni mieć głos. I jeżeli zadecydują, to te tereny będą przeznaczone pod inwestycje. Tam zostanie stworzony nowy plan na nowe, bardzo fajne miasto. Innym pomysłem, jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne, to jest to, co Państwo jako przedsiębiorcy, między innymi tam tutaj prowadzą tę debatę, czyli okolice tysiąclecia państwa polskiego. Dziękuję. Pan Tadeusz. Dziękuję. Pan Tadeusz Truskulaski, czas tak. No tak, ostatnia odpowiedź Tadeusza była raczej o lotnisku, nie o terenach inwestycyjnych, ale każdy może odpowiadać jak chce, prawda? Proszę Państwa, ja nie będę się już do tego odnosił, bo to za mało czasu mam, dlatego że 200 hektarów lotnisko wpisane, nie ma możliwości wykreślenia z rejestru, żadne referendum nie pomoże. A myśmy na podstawie umowy, rozmów 100 hektarów właśnie odzyskali. Odzyskaliśmy połowę tego terenu i w związku z tym na tym terenie powstała strefa, specjalna strefa ekonomiczna. Jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne, 2008 roku pierwsza podstrefa Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, 29 hektarów zostało sprzedane, 15 inwestorów, 1182 miejsca pracy, 500 milionów inwestycji. Kolejne 20 hektarów, że bardzo naukowo-technologiczny, sukcesywnie jest sprzedawane, tam raczej dla mniejszych inwestorów, działki i hektarowe, i dwuhektarowe, w zależności od potrzeb. Kolejne 50 hektarów właśnie uzbrajamy, jak Państwo jechaliście Ciołkowskiego, to na prawo właśnie wylewana jest droga obsługująca właśnie teren inwestycyjny. I ten teren inwestycyjny będzie również zielony w zależności od zainteresowania. Była wystawiona działka 23 hektarowa. Był bardzo zainteresowany inwestor, no ale okazało się, że jedna z organizacji, no, nazwijmy ekologicznych, prawda, nie będę mówił tam, że złożyła odwołanie i mam dokument inwestora, proszę Państwa, w związku z odwołaniem rezygnuje z udziału w przetargu, bo się po prostu przestraszył inwestor. No więc to są tereny inwestycji. Mamy, proszę Państwa, jakbyśmy mieli tutaj za sobą mapę Białegostoku, to w kolorze fioletowym są oznaczone tereny właśnie pod przemysł. I tych terenów mamy całą. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Bartek. Szanowni Państwo, należy dokonać przeglądu dostępnych w mieście nieruchomości. Należy znieść wieczyste użytkowanie, które zaciekle utrzymuje się, dławiąc rodzinne firmy. Mimo że to jest tylko niespełna 13 milionów złotych wpływu, to utrzymuje się je i na przykład niszczy się istniejące jeszcze centra handlowe. Dajmy na to Centrum Park. Lokale mogę tam nabyć po złotówce, teraz dzięki wieczystemu użytkowaniu. To od tego należy zacząć. Przepraszam bardzo, straciłem teren inwestycyjny. Właśnie. Miałem ważną myśl, uciekła mi. Przepraszam najmocniej. Ja jestem amatorem, jestem mieszkańcem zwykłym, jestem czasem z chwilami trudno tutaj odnaleźć się w tej skomplikowanej sytuacji. Chcemy, aby tereny inwestycyjne były dostępne dla zwykłych przedsiębiorców. Fryzjer czy sprzedawca warzyw nie może, proszę Państwa, płacić 1,5 miliona złotych za lokal 100 metrów. To Marszałkowski może zapłacić tyle. Ale zwykły przedsiębiorca nie może tyle zapłacić, ponieważ to znacznie przekracza rentowność tego biznesu.
Musimy skończyć z dyktatem deweloperów, uchwalić plan zagospodarowania dla 95% tych mikrofirm, bo to te mikrofirmy dają ten główny dochód podatkowy. Oczywiście ważne są jakieś pojedyncze miejsca inwestycyjne dla dużych podmiotów, ale jak już to rozstrzygnęliśmy, te duże podmioty nie podchodzą w sposób konstruktywny do lokalnej gospodarki. One nastawiają się na eksploatację. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Katarzyna Sztokrotkowska. Tych terenów inwestycyjnych w Białymstoku jednak jest trochę za mało i podstawa suwalska to też jednak jest za mało. Natomiast bardzo mi się podoba to, o czym też panowie mówili, o czym mówił pan prezydent, o czym też się dowiedzieliśmy w trakcie strony debaty, że ten teren na Kryplanach częściowo będzie właśnie terenem inwestycyjnym. I bardzo dobrze, dlatego że wtedy ten pas startowy, o którym mówiliśmy, ma większy sens, tak? Jeżeli będzie rzeczywiście to teren inwestycyjny tuż obok. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że bardzo często nie potrzebujemy być może zbyt dużych terenów, bo to zależy trochę od branży. I znowu maniakalnie wrócę do branży nowych technologii, dlatego że nowe technologie nie potrzebują czasami zbyt wielkiej przestrzeni. Bardzo często startupy technologiczne, czy też firmy związane właśnie z tą branżą ICT, lokują się na przykład po prostu w jakichś biurowcach w samym centrum, więc tutaj nie potrzebujemy być może nowych terenów inwestycyjnych, ale z pewnością powinniśmy zadbać chociażby, brzmi to być może dziwnie, o pustostany, które są w tej chwili, o kamienice, które czasami zabytkowe, które miasto chce sprzedawać. Wbrew pozorom, tak jest w Europie Zachodniej, to są takie miejsca, gdzie branże wysokich technologii bardzo często ze swoimi pracownikami, tworząc właśnie ofertę usługową, wchodzą w tego typu miejsca. I wcale nie musimy tworzyć wtedy nowych obszarów inwestycyjnych. A tak jak powiedziałam, obszar Kryplan naprawdę ma sens, i wtedy pas startowy zdecydowanie ten sens też swój zwiększa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jacek Żalek, proszę. Żeby w Białymstoku powstała dzielnica City, gdzie będzie można zlokalizować centra usług wspólnych, gdzie będą te biurowce, o których mówiła moja poprzedniczka. Dzisiaj największą, najdroższą polską firmą jest firma produkująca gry komputerowe. I to, co było naszym przekleństwem, czyli brak złóż i czyste środek zielonych płuc polskich, dzisiaj jest największą naszą szansą, bo właśnie dzięki temu, że nowe technologie dają nowe możliwości i nie KGHN jest dzisiaj numerem jeden w Polsce, tylko firma komputerowa, a powoduje, że my możemy być takim centrum tego typu usług, ale musimy mieć też przestrzeń dla strefy, dla przemysłu 4.0. To jest szansa, wyzwanie, które stoi przed Polską, bo mamy świetnych informatyków, jednych z najlepszych w Polsce. Mamy po sąsiedzku uchodzących za najlepszych na świecie informatyków białoruskich. Nie stworzyliśmy żadnych warunków do tego, żeby oni zamiast wyjeżdżać do Warszawy albo za granicę, zostali tutaj, gdzie będą mieli blisko do rodzin, gdzie będą mogli korzystać z tego, że właśnie jesteśmy niezdegradowanym miejscem środowiskowo, gdzie są warunki doskonałe do życia i do robienia kariery. I to powinien być nasz cel. Dlatego wracam do tego, że żeby zlokalizować takie miasteczko sportowe, rekreacyjne, uzdrowiskowe, rehabilitacyjne, to potrzebujemy terenów, nowych terenów. Białystok, żeby się rozwijać, nie może żyć w gorsecie granic większości przedwojennych. Rozszerzyli, nie byłoby Słonecznego Stoku, Starosiedl, gdyby nie decyzja w latach 50. o rozszerzeniu granic. Ta decyzja jest w gestii, oczywiście to powinno być w ramach partnerstwa z sąsiednimi gminami i mieszkańcami, ale to jest decyzja premiera i my powinniśmy o to zabiegać. Dziękuję bardzo. Następne, dziewiąte pytanie rozpocznie pan prezydent Tadeusz Truskolaski, a pytanie dotyczy budownictwa mieszkaniowego w kontekście ładu przestrzennego. Jakie państwo macie rozwiązania dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Białymstoku? Proszę. Proszę państwa, budownictwo mieszkaniowe rozwija się w Białymstoku bardzo dobrze i to w kilku jakby obszarach, płaszczyznach. Chciałbym przypomnieć, że mamy spółkę KTBS, która
buduje i niedawno oddawaliśmy 24 mieszkania. Mamy też zarząd mienia komunalnego, który pozyskał od wojewody, wtedy wojewodą był pan Maciej Żywno, za 5% wartości tereny po byłej jednostce wojskowej. Tam mamy kilkanaście hektarów i sukcesywnie też tam bloki powstają. Ale oczywiście jest cała grupa deweloperów, która też buduje bardzo dużo, uwagi na duży popyt mieszkaniowy. Ale kluczem do tego są plany zagospodarowania przestrzennego. I proszę Państwa, do tej pory nie słyszeliście Państwo ode mnie żadnego słowa narzekania, czy też na radnych, nawet poprzedniej kadencji. Ale normalnie uchwalaliśmy kilkanaście w ciągu kadencji, 16-18% planów. W ostatniej kadencji uchwaliliśmy tylko 8, czyli połowę tego, dlatego że radni odrzucili 35 planów. A największą zgrozą, która się stała, jest brak planu w okolicach ulicy Ryskiej, po dawnym Bizon Bialu. I tam, proszę Państwa, buduje się na warunkach zabudowy. Warunki zabudowy, których nie możemy odmówić. I proszę Państwa, ja będę trzymał gdzieś tam w biurku na pogotowiu listę radnych, jak głosowali przeciwko uchwaleniu tego planu, bo za kilka lat do prezydenta miasta będą pielgrzymki ludzi. Panie prezydencie, nie możemy wyjechać z tego osiedla. Panie prezydencie, nie ma tam przedszkola. Panie prezydencie, nie ma tam żadnych innych usług. Dlatego, że zabrakło planu, a plan był gotowy. W świętej pamięci Andrzej Meyer pracował bardzo ciężko, żeby ten plan przedstawić. Ten plan został przedstawiony, ten plan został wrzucony. Chcę powiedzieć też o terenach przy ulicy Jurowieckiej. Nasi przedsiębiorcy nie uzyskali planu. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Bartnik. Szanowni Państwo, ja jakiś czas temu opisałem taką koncepcję opartą na prawdziwej spółdzielczości międzywojennej jeszcze, że grupy osób zainteresowane pozyskaniem mieszkań zrzeszają się, a samorząd albo władza państwowa mogłaby poręczać kredyty na budowę obiektów typu zabudowa szeregowa, typu też bloki. Podam konkretny przykład. Teraz dzieje się coś takiego na ulicy Boboli, że kilka osób fizycznych zrzeszyło się i buduje taką mikroszeregówkę. I my możemy, Szanowni Państwo, zrobić to, że jeżeli samorząd będzie miał dobrą wolę, to jeżeli będą tereny pod budowę, to na przykład w formie takich zrzeszeń to może się odbyć. Samorząd by poręczył tylko kredyty. On nie musi nawet dopłacać do tego. Kilka lat temu budowa w Białymstoku kosztowała przeliczeniu na metr poniżej 2000 zł. Teraz kosztuje pewno z 3000 zł, ale to nie jest 6000, czy 8000, czy 10000 jak za lokal użytkowy. Ale tutaj, proszę Państwa, trzeba chcieć. Trzeba pożegnać się z dyktatem deweloperów. Trzeba naruszyć czyjeś interesy. I ta władza w mojej ocenie niekoniecznie tego chce. Jak widzę lokale po 1,5 miliona złotych, to woła o pomstę do nieba. I wy możecie, przekazując tutaj z tego spotkania te informacje, że może być inaczej, że nie musi być tak, że mieszkanie będzie kosztowało 6 tysięcy złotych za metr. Ono może kosztować 3 tysiące złotych za metr, pod warunkiem, jak tutaj obecny Tadeusz Truskolaski, który będzie rządził prawdopodobnie dalej, zgodzi się pozwolić na takie inwestycje. Wtedy te osoby mogłyby budować po 3000 zł. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Sokółkowska, proszę bardzo, czas start. To może zacznę od historii, bo dzisiaj akurat rozmawiałam z mieszkańcami przy ulicy Skłodowskiej Kili, którzy do mnie się zgłosili, mówiąc o tym, że prawdopodobnie między blokami powstanie 11-piętrowy wieżowiec. Takie są plany i właśnie się o tym dowiedzieli. I trochę niestety jest tak, że chaos urbanistyczny, który się pojawił w Białymstoku, wynika z tego, że miasto nie do końca ma przemyślaną politykę urbanistyczno-planistyczną. Ja rozumiem deweloperów. Firmy deweloperskie są po to, żeby zarabiać, tak? To jest jakby naturalne, po to ktoś firmę zakłada. Natomiast miasto zdecydowanie powinno mieć większą kontrolę nad tym, w jaki sposób się buduje. Nie może być tak, proszę Państwa, mamy takich sytuacji w Białymstoku bardzo dużo. Ulica Grotgera, też kilka tygodni temu bardzo głośna sprawa.
gdzie w jedynym miejscu, gdzie jest trochę zieleni, w jakimś skrawku pomiędzy blokami, nagle okazuje się, że będziemy oglądać, co sąsiad je na śniadanie. To jest bardzo zła polityka, to jest brak tak naprawdę polityki. I tak jak powiedziałam, nie jest to kwestia deweloperów, którzy są po to, żeby zarabiać. Jest to kwestia jednak decyzji Rady Miasta i decyzji prezydenta, żeby kształtować w sposób zrównoważony to, co się dzieje w mieście. I kilka kwestii jeszcze dodatkowych, mówimy o tym jako inicjatywa na Białymstoku, bardzo dużo. Kwestie budownictwa społecznego, to o czym tutaj Pan wspomniał też, kwestie kooperatyw mieszkalnych, są nowe formuły budowania mieszkań i naprawdę powinniśmy się na to otworzyć w Białymstoku, bo takie rzeczy się robi już w tej chwili w całej Polsce. Natomiast jeżeli powstają już jakieś nowe osiedla, to powinniśmy zadbać chociażby o to, żeby była wystarczająca ilość zieleni, na przykład ze względu na podtopienia, które są zagrożeniem, ale również, żeby wymusić, czy też dogadać się z deweloperami, żeby był tak zwany offset społeczny, czyli że deweloperzy będą również myśleć o infrastrukturze społecznej na osiedlach. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jacek Żalek, proszę bardzo. Białystok jest miastem, w którym najszybciej rosną ceny mieszkań i z punktu widzenia deweloperów to może bardzo dobrze, ale nie z punktu widzenia mieszkańców, szczególnie tych młodych mieszkańców, którzy właśnie między innymi dlatego wyjeżdżają z Białegostoku. Przede wszystkim powinniśmy stworzyć warunki do tego, żeby w Białymstoku można było kupić tanie mieszkanie, dlatego jest projekt rządowy Mieszkanie Plus. Prezydent tutaj się zaangażował, przeznaczył dwa tereny pod ten projekt rządowy. Okazało się, że nieużyteczne, bo przez jeden i przez drugi przebiega linia wysokiego napięcia. Oczywiście, jak będę prezydentem, to zmienię to i będę współpracował z rządem, bo niezależnie jaki to będzie rząd, jeżeli wspiera rozwój miasta, to należy z nim współpracować. Najlepszym przykładem Rzeszów, prezydent wywodzący się jeszcze z SLD, współpracuje tak z Prawem i Sprawiedliwością, że lokalne struktury nie chciały tam wystawiać własnego kandydata. Można? Można, bo chodzi o to, żeby był gospodarz, który nie przedkłada interesów klanu rodzinnego nad interes mieszkańców. Nie może być tak, że w Białymstoku więcej ma do powiedzenia pani Lubnauer, która niekoniecznie wie, o co chodzi, jakie mamy problemy nasi mieszkańcy. I nie może być tak, że ministrowie przyjeżdżający z propozycjami współpracy zostają lekceważąco ignorowani, a ostatnio nawet obrażeni, kiedy minister przyjeżdża z deklaracją wsparcia dużej inwestycji sportowej, rzuca mu się kłody pod nogi i nie spotyka się z nim. No to jest sytuacja kuriozalna. My powinniśmy stworzyć warunki do tego, żeby firmy chciały budować przede wszystkim w Białymstoku. Chcę wprowadzić w tej dzielnicy City, gdzie będzie konsensus co do tego, że ograniczamy limity wysokości. Mamy takie miejsca. Mało tego, po rozszerzeniu granic będzie tych miejsc dużo więcej. Jako ostatni pan senator Tadeusz Aruga. Proszę bardzo. Tak, z dużym zainteresowaniem, ale już w jakimś momencie ze złożeniem słuchałem wypowiedzi na ten temat, bo rozmawiamy o tym. No, miasto jest po prostu w totalnym paraliżu, jeżeli chodzi o paraliż urbanistyczny. Tutaj ja absolutnie nie ma żadnego pomysłu na miasto, nie ma żadnych planów. Ja nie mówię tego dlatego, że ja sobie tak to wymyśliłem, tylko ostatnio kilkugodzinną debatę toczyłem z Podlaskiej Izbie Architektów i rozmawiałem na ten temat, oni te zdanie podzielają. Oni mówią, że to jest naprawdę trudno cokolwiek robić, trudno budować. Na pozwolenia na przykład jeden z najbardziej wybitnych architektów miejscowej białostockich czekał w jednej z lokalizacji około 2 lat na przykład. No to sami Państwo wiecie, też to prowadzicie tego typu inwestycje. A ja teraz mam też takie pytanie, kto z Państwa ma działki w okolicach ulicy Tysiąclecia, Kombatantów? No przecież ten teren już dawno temu mieszkańcy, właściciele tych działek i przedsiębiorcy wystąpili do pana prezydenta o uchwalenie planu. Z jednej strony mamy wysokie budynki, a z drugiej strony nie ma możliwości zaprojektowania tego nowego miasta. To musi się zmienić. To po prostu musi się zmienić. Nie będzie najmniejszego problemu. Przede wszystkim trzeba wyjść z jednego założenia. Deweloperzy nie są szpac charakterami. To jest po prostu jakiś totalny idiotyzm, który wpala się ludziom do głowy. Deweloperzy to są przedsiębiorcy, którzy płacą tu olbrzymie podatki. Ja wiem, jakie to są kwoty, mniej więcej, jeżeli chodzi o niektórych deweloperów. I trzeba po prostu tym
ludziom pomagać, żeby za chwilę nie wyprowadzili działalności z Białegostoku, bo Białegostok po prostu straci podatki. Drugie, jeżeli pan prezydent wspomina o planach na terenie Wizumdialu, ja bym na pana miejscu jednak tego tematu nie poruszał, bo to pan chciał przeorać działkę jednego z zacnych tutaj członków tego gremium, po prostu dwupasmówką, tak? A wie pan, co by się wówczas stało? Zostałoby zlikwidowane miejsce pracy dla 300 osób, które jest jednym z unikalnych, że tak powiem, działań przedsiębiorców, który prowadzi działalność na terenie całej Europy, całej Stanów Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Mamy za sobą 9 pytań. Przechodzimy do ostatniego pytania. Zacznie pan Stanisław Barszyk. Pytanie jest dość luźne. Bardzo. Zapytam o przyszłość. Za 5 lat, w roku 2023, odbędą się następne wybory samorządowe. Jak według państwa będzie wtedy wyglądało nasze miasto Białystok? Proszę. Samorząd zmienił się, zaczął służyć mieszkańcom. Odbudowaliśmy rodzinę kapitału. Lokalne firmy z Białegostoku i z Podlasia płacą 800 milionów złotych do kasy miasta. Udało się, zmieniając priorytety w inwestycjach, udało się spłacić się zadłużenie. Białystok nie jest już zadłużonym miastem. Udało się obniżyć podatek od nieruchomości. Przedsiębiorcy i mieszkańcy nie uciekają już z Białegostoku do sąsiednich gmin. Spalarnia nie spala już śmieci z terenu Polski. W lesie w Białymstoku jest więcej zieleni. Są dobre miejsca pracy. Inżynierowie, którzy kończą Politechnikę, tutaj mają swój dom, tutaj mają swoją przyszłość, bo rodzinne firmy ożywiły się. Powstało dużo nowych firm produkcyjnych, firm technologicznych też. Pan Krzysztof wspomniany, weźmy pana Krzysztofa, to jest symbol. Pan Krzysztof zatrudnia 25 osób, eksportuje, ma 20% udziału w rynku. Proszę państwa, to nie jest mrzonka, to nie jest utopia. To zależy od nas, czy my przełamiemy schematy myślenia. Czy my odważymy się na zmiany? Czy my odważymy się pójść, zagłosować zgodnie z rozsądkiem, z sumieniem? My musimy dzisiaj zadać sobie to pytanie, czy my możemy to zrobić? Czy my dalej mamy wybierać mniejsze zło? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Sztop-Rutkowska. 5 lat to z jednej strony bardzo długo, a z drugiej strony jednak dosyć krótko, jeżeli chodzi o rozwój miasta. Dlatego, że o wszystkich problemach, o których dzisiaj wspominaliśmy, to są problemy bardzo trudne do rozwiązania i nie wszystkie oczywiście da się je rozwiązać w ciągu 5 lat. Natomiast jeżeli chodzi o wizję miasta, to bardzo bym chciała, żeby to przede wszystkim będzie zależało od tego, kto będzie rządził oczywiście tym miastem i podejmował decyzje. Ale bardzo bym chciała, żeby nasze miasto miało bardzo dobry wizerunek w Polsce, żeby o Białymstoku mówiło się głośno, bardzo pozytywnie, w kontekście gospodarczym, że jest to miasto otwarte, technologicznie zaawansowane i odważne. Odważne w decyzjach, bo trochę mi brakuje tej odwagi. Bardzo często zdarza się tak, że robimy jakiś krok do przodu, tutaj mówimy o jakichś decyzjach, ale to jest takie trochę jeszcze nie za bardzo odważne, nie za bardzo innowacyjne, tylko po to, żeby coś się zadziało tak naprawdę. Więc bardzo bym chciała, żeby ten wizerunek był oparty o otwartość, też otwartość dotyczącą światopoglądu, żeby to było miasto, które jest otwarte na różne grupy, żebyśmy o Białymstoku nie słyszeli niestety w tych kontekstach, o których słyszeliśmy do tej pory. Bardzo bym chciała, żeby to też było miasto, które dba o ludzi, nie tylko o infrastrukturę. Bardzo bym chciała, żeby ludzie, którym jest czasami trudno w mieście, czyli to są osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością, rodziny wielodzietne, żeby wiedziały, że miasto wspiera je i że budżet miasta oparty jest o realne potrzeby, a nie o różne w
wydaje się być może ważne, istotne z punktu widzenia ludzi władzy, sprawy takie jak na przykład wielkie inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Chcę, żeby to było miasto przyjazne i wygodne do życia. Żeby nie było smogu. Jak Państwo wyjdą dzisiaj z tego miasta, to Państwo poczują, jak jest powietrze. Mogą sobie sprawdzić w aplikacji, na ile procent przekraczamy wymogi czystego powietrza. Dziękuję tego bardzo. Sobie życzę. Pan Jacek Żałek, proszę. Przede wszystkim to będzie miasto znane z serialu telewizyjnego promującego naszą kulturę, naszą różnorodność. Zaproszę gwiazdy do tego, żeby występowały w tej produkcji. Zgodził się w ogóle produkować ten serial producent filmu Dewizjon 303, producent teraz jednej z największych produkcji polskich o generale Andersie. Zaproszę też, będziemy znani z tego, że w Białymstoku będzie festiwal dla seniorów. Zgodziła się zostać dyrektorem artystycznym Heinka Frąckowiak. Myślę, że to będzie największy festiwal tego typu w Polsce i chciałbym zorganizować w Białymstoku, też będziemy z tego znani, ogólnopolski festiwal muzyki barokowej, wykorzystać fakt, że mamy piękny pałac. Może się uda w porozumieniu z rektorem ten pałac przeznaczyć na nieco inny cel, ale to o tym będę rozmawiał jako prezydent z rektorem. Mam nadzieję, że się uda, ale dzisiaj nie mam takich kompetencji. Na pewno będzie to miasto znane z tego, że będziemy mieli pierwszą markę samochodów elektrycznych, bo taki inwestor jest. Będziemy znani z tego, że w Białymstoku będą zlokalizowane największe firmy światowe dzisiaj korzystające z internetu, bo centralny port telekomunikacyjny będzie miał siedzibę w Białymstoku i będzie generował 2000 co najmniej dobrze płatnych miejsc pracy. Białystok też będzie pierwszym przystankiem dla mieszkańców Białorusi i będziemy już kończyć budowę portu regionalnego. Będziemy też kończyć budowę największego w tej części Europy akwaparku. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Arłukowicz, proszę. Te zamierzenia w ciągu 5 lat nierealne, absolutnie, dlatego my jako Białystok na tak proponujemy Państwu perspektywę 10-letnią, czyli te dwie kadencje, które są możliwe teraz zgodnie z ustawą. Nasz program, tak jak powiedziałem, jest w pełni dostępny na stronie białystok.tak.pl. Ja pokrótce streszczę, jak może wyglądać Białystok, który planujemy dla Państwa i nad którym to planem pracowaliśmy przez ostatni rok. To Białystok, w którym po pierwsze będzie wreszcie hala widowiskowo-sportowa. To Białystok, w którym będzie centrum wystawiennicze, centrum kongresowe, gdzie Państwo, którzy robicie duże biznesy, będziecie mogli wreszcie współpracować, być może to będzie stała nawet ekspozycja, współpracować z naszymi partnerami za wschodniej granicy, bo ten rynek w mojej ocenie jest rynkiem bardzo interesującym, bardzo ważnym. Kolejny element, który warto podkreślić, który powstanie, to powstanie Centrum LEM, czyli Centrum Nauki o Ziemi, centrum, które będzie łączyło przeszłość i przyszłość Ziemi. W tymże centrum oprócz funkcji multimedialnych, oprócz funkcji rekreacyjnych będą również mogły funkcjonować panele naukowe, będą mogły również, to centrum będzie również spełniało funkcję turystyczną, funkcję rekreacyjną, która będzie rzeczywiście bardzo interesująca na wzór Centrum Kopernik, ale rzeczywiście w dużej skali. To są inwestycje, które planujemy, ale oprócz tego oczywiście chcemy dokończyć przede wszystkim renowację ogrodu Branickiego, chcemy odbudować Teatr Dworski. Mamy naprawdę ambitny plan, aby wreszcie powstały Browary nad Białą, bo jest to cudowny, piękny projekt, który leży gdzieś w koszu i nie jest realizowany. Tych zamierzeń naprawdę jest mnóstwo, ale jedno jest pewne, że po tych 10 latach Białystok będzie jednym z liderów wśród miast wojewódzkich w Polsce. Będzie miastem o standardzie 5-gwiazdkowym. To Państwu obiecujemy i na pewno tego słowa dotrzymamy, jeżeli dostaniemy szansę od Was, aby pracować na rzecz Białystoku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Truskolaski. Rozważyłem się. A teraz schodzimy troszeczkę na ziemię. Proszę Państwa, Białystok wykorzystał szansę, którą dały wybory w 2006, 2010, 2014 roku. Mieszkańcy zaufali mi trzykrotnie i trzykrotnie nie zawiedli się na tym.
właściwie wszystkie punkty programu zostały zrealizowane, ale to zostały rozpoczęta ich realizacja, bo no, są pewne obiektywne trudności czasami wynikające chociażby z procedur, z odwołań i tak dalej. I Białystok będzie dalej się rozwijał. Myśmy tutaj nie wspomnieli o, no, każdy z nas ma program i my, ja też mamy jako, prawda, koalicja czterech podmiotów, czterech grupowych, bo to jest koalicja Platformy Nowoczesnej, Komitetu Pruskolaskiego, jak Forum Mniejszości Podlasia, czyli Koalicji Obywatelskiej, bardzo ambitny program i ten program zrealizuje, bo ja daję gwarancję realizacji tego programu, bo mam po prostu ogromne doświadczenie w tym. To nie są słowa, tylko to są, za mną stoją czyny, za mną stoi 3,2 miliarda wydanych pieniędzy, z tego 1,8 miliarda pozyskanych z Unii Europejskiej i nadal będziemy to robić. Oczywiście hala widowiskowo-sportowa to w tym pięcioleciu. Lotnisko o tej ograniczonej certyfikacji, ale takie, którego można będzie polecieć czarterem, i dwie destynacje, jedna krajowa, druga zagraniczna. A też to centrum, małe centrum Kopernik, które już zaczęło się realizować i realizuje, to park naukowo-technologiczny, ale też osiedla, które będą już w następnym roku, już ogłosiliśmy w tej chwili przetarg na różnego rodzaju innowacyjne tereny zielone, chociażby jak łąki kwietne, jak parki kieszonkowe, jak różnego rodzaju miejsca rekreacji. Proszę Państwa, 89 zbudowanych boisk, 144 generalnie, i będziemy to kontynuować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Krzysztof-Kutkowska zacznie ostatnią serię. W ten sposób wypełniliśmy odpowiedzi na 10 pytań. I przechodzimy do ostatniego etapu. To są końcowe wypowiedzi kandydatów na prezydenta miasta Białegostoku. Czas 1 minuta. Poprosimy Państwa o te ostatnie wypowiedzi. Jurek, jeszcze raz. Czas, start. Proszę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Jestem po raz pierwszy tutaj. Mam nadzieję, że nie ostatni. Życzę Państwu przede wszystkim dobrego gospodarza i człowieka, który będzie otwarty na współpracę z bardzo różnymi podmiotami. Życzę Państwu tego, żeby Białystok był prowadzony przez osoby, które ma wizję i odwagę we wprowadzaniu odważnych, innowacyjnych decyzji. Życzę Państwu również tego, żeby Białystok opierał się nie tylko na mitycznych inwestorach z zewnątrz, którzy mają do nas przylecieć, zostawić nam worek pieniędzy i zostać tutaj na długo. Życzę Państwu, żeby rozwój tego miasta był oparty o Państwa firmy, o Państwa kompetencje, o Państwa wiedzę. Życzę Państwu również tego, żeby Białystok był miastem znanym w całej Polsce jako miasto czyste, ekologiczne i otwarte. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Żalek, proszę. 20 lat temu mieszkańcy mi zaufali i zostałem radnym. Miałem okazję współprzewodniczyć Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Później byłem po drugiej kadencji w Radzie Miasta, dwukrotnie wybierany radnym sejmiku. Pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. Miałem okazję poznać te problemy mieszkańców, od tych, które dotyczą istotnych spraw z punktu widzenia rozwoju miasta, do tych, które dotyczą pojedynczych mieszkańców i ich problemów. Od 11 lat jestem parlamentarzystą, przewodniczę największemu klubowi powojennej historii Polski, wolnej Polski. Chciałbym, żeby Białystok mógł korzystać z tych kontaktów, które otworzą szansę do tego, żeby korzystać nie tylko ze środków unijnych, ale i rządowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, się przyłączam. Stop. Pan Tadeusz Arłukowicz. Czas start. Czas start. Dziękuję bardzo, przyłączam się do życzeń, które wygłosiła pani Katarzyna Krzysztof-Kutkowska. One były piękne. Ja też Państwu tego samego życzę. Natomiast smutno mi się zrobiło, kiedy usłyszałem od pana prezydenta, że trzeba zejść na ziemię, że trzeba dołożyć marzenia. Nie, my mamy marzenie, będziemy je realizowali. Ja przypomnę tylko panu prezydentowi to, co pan prezydent wybiera z pamięci. W 2006 roku ja byłem jednym ze współtwórców programu wyborczego, który pana poprowadził do tych trzech kadencji.
I ten program tak naprawdę pan do tej pory realizuje, ponieważ on tymi właśnie założeniami się chwali. I wtedy to dyskutowaliśmy z Adamem Polińskim, czy uda nam się zrobić inwestycje, bo wpisane było inwestycje na około 500 milionów złotych. 500 milionów. I wtedy dyskutowaliśmy, czy to się uda. Mówię, Adam, uwierzmy, na pewno się uda. Damy radę. Zaopowiadaliśmy się wtedy z jedną z dziennikarek białostockich, czy uda nam się przebudzić Białystok. Udało nam się. Dlatego, panie prezydencie, trochę więcej energii, trochę więcej odwagi w planowaniu miasta, nie tylko pola słonecznikowe i kwiatne łąki. Białystok zasługuje na coś więcej. Białystok na tak. Proszę Państwa, chciałbym przede wszystkim podziękować. Podziękować Państwu wszystkim za współpracę. Współpracę przez te trzy kadencje, współpracę przez 12 lat. To razem zbudowaliśmy Białystok. Tadeusz, oczywiście, miałeś cegiełkę. W tej pierwszej kadencji jak najbardziej. Szkoda, że te drogi się rozeszły. Natomiast przed nami 21 października. Bardzo ważna niedziela. Zapraszam wszystkich przede wszystkim do udziału w wyborach, żebyśmy przynajmniej przekroczyli ten próg 50%, żeby nasi mieszkańcy przyjechali frekwencji, ale również żebyśmy nie marnowali pieniędzy na drugą turę. Bo Białystok zasługuje na to, żeby kontynuować ten rozwój, który był do tej pory. I spotykamy się 21 października przy urnach wyborczych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Brawo, prezydent Arłukowicz. Stanisław Bartnik, proszę, start. Szanowni Państwo, ja chciałbym uważać, aby Białystok przestał być miastem dla interesów. Przestał być miastem zakładnikiem partii politycznych i celów partii, baronów partyjnych. Tego klientyzmu tej Rady Miejskiej, już Państwu mówiłem, że radni patrzą tylko wiedzę, czy on będzie wpisany na listę, bo jak nie będzie, to nie będzie miał wiedzy i świat się kończy na tym. Ja chciałbym, żeby samorząd zaczął służyć mieszkańcom, żeby nie traktował mieszkańców jako ludzi drugiej kategorii, szczególnie mieszkańców spółdzielni, żeby ludźmi trzeciej kategorii nie byli mieszkańcy bloków komunalnych, gdzie opłaty są jednymi z najwyższych w Polsce. To wbrew pozorom są rzeczy najważniejsze. Nie najważniejsze są interesy deweloperów, nie najważniejsze są interesy grup interesów, a najważniejsze są interesy i dobro mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, doszliśmy wspólnie do szczęśliwego końca tej debaty. Ja chciałem serdecznie podziękować wszystkim kandydatom przybyłym na dzisiejsze spotkanie za wartości spółkowe. Dziękuję za naszą obecność, za przedstawienie naszych poglądów, opinii, za przedstawienie waszych programów wyborczych. Dziękuję sztabom wyborczym kandydatów za współpracę z Podlaskim Klubem Biznesu w organizacji tej debaty. Mam nadzieję, że poglądy i opinie przedstawione przez kandydatów pozwolą naszym członkom Podlaskiego Klubu Biznesu oraz gościom przybyłym na podjęcie dobrej decyzji w niedzielę, rzucając swój głos do urny wyborczej. Dziękuję wszystkim przybyłym gościom i teraz wręczymy skromne upominki naszym miłym gościom w postaci, to są drobne gadżety z symbolami Białego Stoku. Jerzy, proszę bardzo. Dziękuję bardzo.